Dobra, halo, halo, styknie tego dobrego. Dzisiaj bez muzyczki standardowej w tle, ale to dlatego, że stwierdziłem, że klimatycznie możecie sobie posłuchać muzyki z menu w Destiny. Dzień dobry, moi drodzy, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj kolejny wspaniały dzień z Destiny 2. Jezu, słuchajcie, jak ja wczoraj łupałem jak porąbany w tą gierkę. Jak porąbany po prostu łupałem. Ale skończyłem kampanię na legendarnym, także 1520 wbite. Jestem dzisiaj wrakiem człowieka, ale szczęśliwym wrakiem człowieka, także jest gituwa. Cześć, Ajano, czy ja przypadkiem nie dostałem przed chwilą powiadomienia, że ty się ze streamkiem odpalasz? Co tu się wydarzyło? Dzień dobry, dzień dobry. Oj, powiem wam, że już jak gdyby wczoraj zmęczenie połączone z generalnym brakiem zdolności, umiejętności, przełożyło się na rozciągnięcie tej kampanii na długie godziny. Ja wczoraj spędziłem przy tym prawie 10 godzin? Mam wrażenie? Nie słyszę aktualnie, ale lurkuję. Dobra, dzięki, powodzenia. W takim razie. Elden Ring. Słyszałem dzisiaj, że Elden Ring ma mieć jakieś mocne problemy w wersji PC-towej. Podobno recenzenci mówią, że się musieli w trakcie przerzucić dosłownie na wersję konsolową. Nie, kocie, nie. Nie, cacuś nie. Nie, nie, nie. Cały dzień olewałeś, a teraz nagle przychodzisz się łasić. Sharp, witam bardzo serdecznie, dziękuję śliczne. Dzięki, dzięki, witam po raz ósmy w gronie subskrybentów. Dzień dobry, dzień dobry. No, wiecie co, no bo dzisiaj wiedziałem, że mamy tą akcję z miniuwą i wiedziałem, że między pracą a akcją nie za bardzo będę miał kiedy pograć. W ogóle nie będę miał okazji pograć. Więc stwierdziłem, że ja muszę po prostu skończyć pierwszego dnia, właściwie pierwszej nocy. Cacuś nie, nie, kotek. Słodki jesteś, ale idź sobie. Że muszę pierwszej nocy skończyć całą tą kampanię. A że mnie, kurde, źli ludzie namówiliście na nagranie legendarki, no to się... No to było jak było, nie? Było ciężko, ale poszło. Ale poszło na szczęście. Jak gdyby nie wgryzałem się jakoś jeszcze szczególnie w tego nowego Voida 3.0. Natomiast ustawiłem sobie tak na oko aspekty i byłem z nich bardzo zadowolony. W ogóle świetnie mi się tym Voidem grało. Po raz pierwszy od nie wiem kiedy, bo ja w Voida nie ruszałem już 100 lat. Także fajnie, fajnie, fajnie. Ja obstawiam, że Day Zero naprawi PC. Wiesz, no to jest takie życzeniowe bardzo. Zobaczymy, jak to wyjdzie. W każdym razie ja bym raczej uważał mocno, nie? Poczekałbym, jak gdyby nie preorderował, tylko faktycznie zobaczył, co powiedzą recenzenci pierwszego dnia. Cześć, Kacper, siemanko. A wy jak tam opowiadajcie? Jak wasz... Cacuś, no nie, nie, kotek, nie. Opowiadajcie, jak tam wasz progres w Destiny, jak poszło? Zadowoleni wszyscy? Skończyli wszyscy? Możemy już swobodnie gadać? Czy dalej siedzimy cicho? I dajemy jeszcze jakieś kilka dni buforowych, zanim zaczniemy się wgryzać w szczegóły. Zanim odpowiecie, to ja od razu powiem, że dzisiaj, słuchajcie, mamy streamek z miniuwą. Miniuwa nie grał wcześniej, znaczy teoretycznie ruszył wcześniej Destiny, miał wcześniej styczność z gierką, natomiast nie poświęcił jej jakoś dużo czasu, nie ukończył chyba żadnej kampanii, no i generalnie nie grał żadnych fajnych aktywności. Dzisiaj, i nie tylko dzisiaj, przez kilka kolejnych streamów w ciągu najbliższych dwóch tygodni, będziemy go wprowadzać w Destiny, w takim podstawowym właściwie zakresie, nie? Będziemy się starać przybliżyć mu takie rzeczy jak kim są strażnicy, kim jest Traveler, czym jest światło, czym jest duch, jakie są klasy postaci, jakie są subklasy, jakie są rodzaje broni, jakie są umiejętności, no te wszystkie, wiecie, rzeczy, które jak gdyby ciężko jest przyswoić, kiedy samemu się odpala grę, to postaramy się jemu wyłożyć, żeby jego start w tą gierkę był jakiś taki w miarę łatwy i przyjemny. Także słuchajcie, wiecie, że moja wiedza w temacie gierki, mimo mojej ogromnej miłości dla Destiny, jest mimo wszystko ograniczona, więc jeśli będę w którymś momencie gadał jakieś głupoty, albo będzie brakowało mi jakiegoś uzupełnienia istotnego, to dawajcie znać na czacie, oczywiście z waszej wiedzy również będziemy korzystać i to wszystko również będę miniuwie przekazywał. No, Esus, to jest bardzo właśnie dobra okazja też dla ludzi takich jak ty, takich, którzy albo nie grali wcale, albo grali krótko i generalnie nie przykleili się do gierki.
To jest taka, myślę, że okazja, żeby właśnie zrozumieć troszeczkę więcej, nie? Zobaczyć właśnie, jak radzą sobie początkujący gracze, z czym się mierzą, posłuchać ich pytań, jak gdyby, bo one też na pewno będą trochę rozjaśniać wam w głowach i tak dalej, nie? Więc jeśli ktoś jak gdyby albo się odbił kiedyś od Destiny, albo w ogóle nie miał styczności, to będzie taka fajna, mam nadzieję, piguła wiedzy. Mam nadzieję, że moje dzisiejsze pododatkowe zmęczenie jakoś się szczególnie nie przyłoży na plecienie bzdur, ale może wyjść różnie. No, jesteśmy ugadani na godzinę 19, więc jeszcze 6 minut się z Minim połączę. No i zobaczymy, jak to wyjdzie. Dobra, słuchajcie, wy mi przy okazji możecie powiedzieć, jak już skończyłem kampanię, to co tutaj teraz warto robić? Mówisz, Chrisu, może ciebie namówię na gierkę? Kumam. No ty z tych bardziej coś odbili, nie? Na razie to jestem przyklejony do EVE Online, ale szukam czegoś innego, bo EVE zjada strasznie. No to jest bardzo ciekawa giera. Jak gdyby, ja już wielokrotnie mówiłem, że chciałbym poczytać książkę o konfliktach w EVE Online na przestrzeni lat. Cześć, Magduch, dzień dobry! Dzień dobry, Magduszek, co tam dobrego? No i tak sobie myślę, zaczniemy dzisiaj z Miniuwą grać kampanię Witch Queen. On sobie będzie po prostu sprawdzał, jak wygląda nowy content, bo to też jak gdyby, powiedzmy, najbardziej interesująca rzecz aktualnie, jaką świeży gracz może pokazać. I przy okazji ja będę się starał jak najwięcej mu wytłumaczyć, ale też nie, oczywiście nie w taki sposób, żeby go zalać zaraz jakąś wiedzą, żeby on nie wiedział, w co włożyć ręce, to też nie o to chodzi. Będziemy się starać to zrobić w jakimś takim sensownym rytmie, żeby też jego po prostu zachęcić, nie? Olał kampanię na rajdę go bierz. No właśnie nie można jak gdyby nowych graczy moim zdaniem od razu rzucić na głęboką wodę, bo jest zbyt duże ryzyko, że się właśnie odbiją, nie? Trzeba po kolei. Nawet jeśli my uważamy niektóre aktywności za nudne, to warto ich przez te aktywności przepuścić. Ja jestem takiego zdania. Dobra, ja mu pisałem, że jak się zaloguję, żebym nie dodał, ale widzę, że jeszcze nie ma powiadomień, więc jeszcze chwilę poczekamy. A ja sobie muszę powoli zacząć planować, co ja jeszcze w tym tygodniu muszę zrobić, żeby być w miarę na czysto. Co to są za rzeczy? Osmowy fragmencik i broń ze świata tronowego. Tu samo i to samo. Okej. Okay. A, bo to są te raporty do tej tablicy na Marsie, nie? W enklawie. D2 solo czy z kimś? No właśnie, Szechem mówiłem, że ja dzisiaj będę wprowadzał Miniuwę w świat gry. Także no zaraz się będziemy zresztą łączyć gdzieś na głosowym i będę mu przedstawiał gierkę, próbował go wkręcić. Też tak myślę, Chris. No Miniuwa faktycznie, on gierzy głównie aktualnie w Warframe'a. I jak gdyby jego społeczność jest mocno Warframe'owa, boże, Warframe'a. Warzona oczywiście, przepraszam. No i on... gdzieś tam wpadam czasem, lurkuję u niego streamki, to z tego co widziałem, no to on jak gdyby aimowo sobie bardzo fajnie radzi, nie? Więc jestem ciekaw, jak on odbierze PvP w Destiny. PvP w Destiny to jest jednak, wiecie, taki tryb... Kocie, no to już od każdej strony próbujesz się tu wdrapać, nie ma mowy. PvP w Destiny to jest jednak taki tryb, który taką fantazję potęgi ma budować, nie? I on nie jest wcale jakoś super uczciwy. Więc no nie wiem, jak on to odbierze. Soul, jak wyszło Beyond Light, to też ogrywał kampanię. O, a swoją drogą są chyba nowe intra w Tyglu. Kocie, naprawdę? To jest czwarty sposób, na jaki próbujesz się tu wdrapać. No mi Warframe też się nie podobał, ale to tak... Kocie, nie! No kumajcie typa! Niemożliwy jest. Nie, tacuś. To jest bardzo zły pomysł. Ja dzisiaj mam akcję, więc dzisiaj nie mogę. Jak jeszcze solo gram,
Cacyk, załóż swój własny kanał. Dokładnie. Dokładnie, ten kot ma parcie po prostu. Słuchajcie, ja się mogę pochwalić, co mi dzisiaj przyszło. Może już jak gdyby niektórzy zauważyli kątem oka. A to jest, moi drodzy, kolekcjonerka Witch Queena. Dzisiaj przyszła w pięknej paczuszce. Tu się ją odpala. Teraz musimy te trzy pokrętła nakręcić w taki sposób, żeby po odpaleniu również zaświeciły się po tej stronie. Będę powoli kręcił, bo o, jest chyba. Teraz drugie. Nie widzę, nie widzę, nie widzę. O, jest. Tu było na full. A tu chyba jest po prostu pion. A może nie? O, jest. I teraz się gościk odpalił. Nie wiem, czy wy widzicie, że on się teraz świeci. Chyba w tym świetle nie zobaczycie. No i zaraz się załaduje i sobie zanuci muzyczkę Witch Queenową. Zaśpiewaj. Nie wiem, czy coś słyszeliście, ale generalnie bardzo fajnie wygląda. W sensie on jest zrobiony z takiego... Jaka to melodia normalnie, no totalnie. On jest zrobiony co prawda z bardzo lekkiego plastiku. Nie jest to jakiś super tutaj materiał. Natomiast nie da mu się odebrać, że wizualnie wygląda naprawdę spoko. I to jest podstawka, która skanuje również inne rzeczy z kolekcjonerki, plus nie tylko z kolekcjonerki, bo na przykład jak ktoś sobie zakupił Strange Coina, tego co był na... Nie wiem, czy on był na Moments of Triumph, czy na 30-lecie. W każdym razie, jeśli ktoś kupił sobie fizycznego Strange Coina, to jego również mógł sobie zeskanować. Cześć, pan Kubacki. Dobrze idzie. W sensie, wczoraj nockę zawalona, ale kampania na legendarnym poszła, także gituwa. A dzisiaj trochę zwalniamy tempa i dzisiaj uczymy miniówę, jak gierzyć w Destiny. Także ja zaraz będę obczajał, czy on... W sumie muszę na telefonie chyba, żeby nie alt-tabować. I dzisiaj miniówę będziemy uczyć, jak gierzyć. ...16 godzin? Co ty gadasz? To co się udało zrobić? Ja tak naprawdę zrobiłem tylko kampanię i wstępne questy do Jesus. Do craftingu. Jak to się nazywa to? Do craftingu. Ale na boss fightcie już byłem tak zmęczony, że to masakra, nie? Czatki, czy możecie zeskautować, czy miniuwa ma już odpalonego streama i czy jest w gierce? Ja also zobaczę, czy ja przypadkiem czegoś nie pomyliłem i czy na przykład jutro nie streamujemy. Bo wiecie, że to jest możliwe, nie? Ale nie, wydaje mi się, że dzisiaj. Ta, 23. Otwiera kolektora, dobra. A to też paczuchę dostał, zobaczcie, świeżak w giereszce i już tutaj ładnie przywitany kolektorką. No, mega się cieszę, że kolektorę dostałem, bo bym sam pewnie nie dorwał. Tylko jeszcze się zastanawiam, gdzie go kurczę położyć. Ale myślę, że tutaj go położymy, tak żeby był na cicho, ale żeby był włączony, żeby się świecił gdzieś tam z daleka. No, także myślę, co ja teraz w ogóle będę mógł robić, nie? Bo dzisiaj po streamku pewnie sobie jeszcze jakiś mały progresik zrobię. Ktoś już obczajał jakoś szczegółowo, jak działają te wszystkie właśnie craftingowe rzeczy? Bo to, jak sobie uzupełnię, jak po prostu będę zabijał tą bronią, uzupełniał ten pasek na dole, a potem wyciągam jakiś moduł z tego, jak gdyby... Do czego konkretnie te moduły służą? Ktoś już tak gdyby to obczajał? Trochę się wami wysłużę, ale też już wiadomo, że nie było szans na wszystko. W ogóle czekajcie, muszę zobaczyć... Boże, nie to.
triumfy. Nie to. To mnie chyba interesuje. Nie, też nie to. Yo, what? Szturmik. No i same tajemnicze, dobra. Krynica to nie, to jest ta aktywność nowa, sześcioosobowa? Bo ja tego jeszcze nie ruszałem, a to chyba jest to będzie ciekawe. To muszę sobie obczaić. I przysięga ucznia, nie mam zielonego pojęcia, czym jest. Aha, nie, przepraszam, to jest rajd, nie? To jest nowa nazwa rajdu. The Vow of Discipline. A właściwie The Vow of the Discipline. No, dobra. A tu jeszcze mamy jakieś pierdołowate rzeczy. Ja widziałem, że są już jakieś fajne sekrety na tym. No, bo po obczajaniu trzeba jak najszybciej zobaczyć, co jest jak gdyby w tych wszystkich trybach tygodniowych i zacząć to robić, a nie jak zawsze zostawiać to na koniec i potem w panice na koniec sezonu to wszystko czyścić, nie? No, ogólnie po kampanii czuję się taki troszeczkę wybity z rytmu, nie wiem za bardzo co teraz ręce włożyć. Czekajcie, na chwilkę zalt-tabuję, zobaczę tylko, czy ja mam być na tym Discordzie, czy nie. No. Sorry, a mi się alt psuje. Dobra, mini jest tutaj. Ja do niego po prostu chyba podbiję, tylko gdzie on jest? Dobry, witam serdecznie. No siema, dzień dobry. No witam, witam. Co tam, słyszałem, że kolektorkę otwierasz? Tak, ale no już dałem sobie spokój. No właściwie powiem ci, że dzisiaj do mnie dwie osoby już pisały z pytaniem, jak tą podkładkę jak gdyby rozkręcić, żeby ona dobrze działała, żeby tego ghosta podświetlała. Nie wiem, czy to już składałeś w całość. Rozkręcić? Tam trzeba coś rozkręcić. W sensie nie w środku, tylko jak gdyby tam są takie pokrętła, musisz jak gdyby nastawić się na odpowiednią częstotliwość i dopiero wtedy ten ghost się podświetla i wydaje z siebie dźwięki, nie? Aha, nie, do tego nie doszedłem jeszcze. Dobra, spoko. Dobra. Słuchaj, ja ci na fejsie napisałem mój nick do dodania. Klikasz sobie UW, jak już jesteś w gierce i tam sobie gdzieś się dodaje, chyba przy kopercie. Dobrze, już wchodzę do giereczki, zaraz to ogarniemy. Dobra. Jak tam już tłumaczyłeś... Jak tam Dzionek? Dzionek, powiem ci, ciężko się zaczyna, bo wczoraj jak wyszła nowa kampania, to było łupane do 4:30, a dzisiaj praca, więc no jestem troszkę zmęczony, ale będzie okej. No musi być. To weź mi powiedz. Czy tłumaczyłem? No. Czy tłumaczyłem? No mówiłem wstępnie, że będziesz mi coaching udzielał, będziesz moim coachem, będziesz mnie wprowadzał tak do tego świata Destiny. Właściwie to będziemy, bo ja tak naprawdę jestem tutaj głosem, ale mam tutaj cały czacik po swojej stronie, który również będzie podpowiadał. Dobrze. Dobra, ja już wchodzę do gry. Powetan, dzięki śliczne za subika, witam bardzo serdecznie po raz drugi. Hejo. Zaraz cię dodam. Dobra. To powiedz mi może, jakie ty miałeś w ogóle doświadczenia z Destiny, bo ja wiem, że coś grałeś, ale tego nie było dużo, nie? Pamiętasz, co mniej więcej zdążyłeś zaliczyć? Nie. Okej. Wiem, że grałem trochę tych PvP. Mhm. Czekaj, jak otworzę tą mapę... To Morbite, tak. Trochę Gambita grałem, no to coś pamiętam, tak. Chyba na tym stanąłem w sumie, wiesz? Robiłem trochę fabułki, doszedłem do jakiegoś etapu, gdzie robiłem tylko PvP, żeby lepsze rzeczy zdobyć i w sumie na tym się zakończyło. Czaję, a pamiętasz, który dodatek ogrywałeś? Kiedy to mniej więcej było? Czy to było rok temu, dwa lata temu? W 2020. Okej, to był jeszcze Shadowkeep prawdopodobnie. Jakoś chyba początek? Dobra. Mogę to jakoś sprawdzić? Chyba nie jestem pewien, ale jak sobie na mapie klikniesz oś czasu, to generalnie masz jak gdyby historię całą Destiny, nie? Dwójki. I tam powinieneś mieć chyba takie chorągiewki przy tych, które miałeś zakupione albo w których brałeś udział. Nie jestem do końca pewien, jak to wygląda, bo ja tam wiadomo, że... Królowa Wiedźma? Mam ptaszek, kupione dodatki. Królowa Wiedźma. To jest to, co wyszło wczoraj, nie? O nie, a pozostałych nie mam, czyli musiałem grać w podstawkę chyba. Dobra. To możliwe? No
No, w sumie możliwe. Jeśli nie kupowałeś specjalnie dodatków, to pewnie grałeś właśnie content podstawowy. Ale to dobra, to nie jest problem, bo ja dzisiaj i tak będę starał ci się wyjaśnić tak mniej więcej fabularnie, tak bardzo, bardzo ogólnikowo, żebyś ty mniej więcej wiedział właśnie, kim są strażnicy, którymi gramy, czym jest ten taki dziwny, wiesz, duszyk, który obok nas lata, jak gdyby czym jest ta wielka kula nad ziemią i tak dalej, i tak dalej. Ale generalnie porobimy sobie dzisiaj takie luźne aktywności, prawdopodobnie pogramy właśnie kampanię tego nowego dodatku, żebyś po prostu zobaczył w ogóle, jak się strzela, jak gdyby jakie są umiejętności, jak dobierać broń i tak dalej, nie? Żebyś takie podstawy sobie nie znał, a tych streamków mamy zaplanowanych troszkę, więc jak gdyby będzie też okazja skoczyć na jakieś takie ciekawsze rzeczy, nie? Ja jestem w ogóle bardzo ciekaw, jak ty będziesz reagował na PvP w tej gierce, nie? Bo ono jest takie power fantasy, nie? Że... Wiesz co, no właśnie PvP robiłem i do srogi łomot dostawałem, więc tak, wiesz, bo miałem jakieś słabe rzeczy, ale byłem pozytywnie zaskoczony tym PvP. No właśnie, bo ty masz skilla w celowaniu, ale tu jeszcze poza tym trzeba mieć ekwipunek taki w miarę sensownie dobrany, nie? No. Poczekaj, bo próbuję cię dodać, jestem pod U. Klikasz kopertę teraz po lewej. Dobra, no mam. I masz, tutaj, szukaj po nazwie Bungie. Racz znaleziony. To powinienem zaraz dostać chyba zaproszenie od ciebie. O, chyba coś jest. No, coś nie chcę banglać, ale zaraz zobaczę. Jeszcze raz. Ha. A my, czy nie mamy? Wiesz co, teoretycznie przyjęło, ale cię nie widzę na liście. Tylko zobaczę, czy ja nie jestem przypadkiem ukryty na Steamie. Nie, nie jestem. Ty też nie jesteś pewnie, nie? Jestem, czekaj. Dobra, teraz powinno być git. No, już jesteś. Dołącz do drużyny ogniowej. To już się do ciebie łączę. Dobra. Dobra, no szybko cię zinspektuję. O, głowa się twoja nie doczytała. Nie masz głowy na karku u mnie. Dobra, i tak jak może zauważyłeś, z dniem dzisiejszym podniosła się minimalna moc do 1350. To jest nowa podłoga jakby. I właściwie grając dowolne aktywności będziesz mógł podnieść tę moc do 1500, żeby później tam wyżej podnosić, to będziesz już musiał grać takie rzeczy związane z tygodniowymi wyzwaniami, nie? Czyli generalnie twój cel teraz to będzie przede wszystkim właśnie podniesienie mocy. Broń, wszystko właściwie będzie ci wypadać na początku, głównie niebieskie, a wiadomo, że te fioletowe są dużo, dużo ciekawsze. Są jeszcze przedmioty żółte, czyli egzotyczne, ale możesz mieć jednorazowo tylko jedną broń żółtą założoną i jeden żółty element zbroi. Dobra. Ważną rzeczą są podklasy. Ty masz teraz wybraną podklasę solarną, nie? To jest ta ikona, jak sobie wklikasz i, żeby wejść swój ekwipunek, to jest ikona w lewym górnym narożniku, taki płomyczek, nie? Jak sobie na to najedziesz, to masz jeszcze inne opcje, masz tam... ja bym ci proponował zmienić to sobie teraz na tą fioletową, czyli voidową, próżnię. Dokładnie. Bo to jest podklasa, która przeszła zaliczyła relifting wczoraj dosłownie. Dobra. A w Destiny generalnie rzeczy, które są nowe, to są zwykle po prostu lepsze od innych, nie? Tylko w Destiny. No, celowo robią takiego overpowera, żeby ludzie po prostu chcieli tym grać. Jak klikniesz sobie teraz prawym, to masz opcję kustomizacji tej podklasy. Możesz sobie właśnie zobaczyć, jak gdyby porozwijać różne tam zdolności, aspekty, fragmenty. W aspektach i we fragmentach zapełnij sobie te sloty, które są wolne. Czym tam uważasz właściwie? Możesz na razie nawet na pałę, nie? Bo wiadomo, że będziesz musiał sobie trochę pograć, wyczuć to i dopiero wtedy się kapniesz, co chcesz robić, jak chcesz grać. Ofensywne to biorę. Dobra, i to wezmę. Bastion ofensywny i kontrolowane wyburzenie mam. Dobra. Tak? A we fragmentach?
Też. Też mam wybrać? Tak, też powkładaj rzeczy. O kurczę. Ja ci z Tytanem jakoś szczególnie nie będę w stanie doradzić, bo ja Tytanem nie gram. Ja właściwie od Destiny 1 cały czas tylko na Hunterze gierzę, ale mam nadzieję, że na czacie się znajdą jacyś Tytani i zaraz coś fajnego podrzucą. Zaraz zobaczymy. Dobra, na razie sobie ustawię po prostu tak o. Siły nie chcę, żeby mi zabierało, to nie będę dawać. Noszenie to nie. Mogę dwa razy to samo dać? Nie, nie mogę, dobra. No dobra, powiedzmy, że mam. Dobra, coś tam masz wybrane. No i proponowałbym teraz tak, żebyśmy faktycznie polecieli sobie na jakąś misję. W międzyczasie sobie właśnie poomawiali jakieś rzeczy, a po misji sobie wrócimy gdzieś tam do jakichś takich ważniejszych rzeczy, żeby też, wiesz, ci nie zarzucić tą wiedzą ze wszystkiego naraz, nie? Czyli wchodzisz sobie w nawigatora i pytanie, gdzie ty będziesz miał pierwszą misję? Zrób sobie tak, naciśnij sobie M, wejdź w zakładkę zadania i na liście zadań jestem. Szukaj takiej ikony, jaką masz na kolekcjonerce. Takie W dziwne. Masz gdzieś zadanie z taką ikoną? Szukam, nie, może sezonowe wyzwania? Wiesz co, ja sobie odpalę twojego streama na drugim ekranie, będę widział, co tam się u ciebie dzieje. Będzie chyba łatwiej w ten sposób. Teraz jesteś w sezonowych. Nie, ty masz wejść po prostu w zadania. No to tutaj jestem. To zaraz będę widział. Aha, ty nie masz nic w ogóle. Druga zakładka, ta właśnie z takim W. Po lewej stronie. O, okej. Okay. No. Nic tam nie masz. Okej, okay, to teraz... Nic nie mam. Teraz pytanie, gdzie ty to powinieneś znaleźć? Wejdź sobie w miejsca docelowe i w Dobra. Świat tronowy Savatun. Dobra, jestem. Uruchomić? Aha, masz tam od razu opcję uruchom. No, to tak, dokładnie. To lecimy z pierwszą misją kampanii. W czasach kryzysu ludzie szukają odpowiedzi u swoich przywódców. Lecz odkąd odarto nasze niebo z planet, mogę tylko zaoferować więcej pytań. Teraz, gdy Mars wrócił, nie wiem, od czego zacząć. Dobra, mogłem mu trochę zacząć opowiadać o fabule, ale to zaraz sobie zrobimy mały przystanek i postaram Gdzie się trochę jest? Wyjaśnić, co i jak. Ojejku, pan Atreses, dziękuję ślicznie za subika. Witam bardzo serdecznie. Po raz 57 już w gronie subskrybentów. Jesus, 57 miesięcy, masakra. Twoja teoria była prawdziwa. To relikt piramid, bez wątpienia. Jest raport z Marsa. Potrzebuję czasu. Kombinat się mobilizuje. Musimy... Umocnić obóz! Gram z taką ciekawością w sesji RPG, że aż przyszedłem chyba zostawić lol. Drogą. No, mam wrażenie, że ogólnie fabularnie ten dodatek poszedł troszeczkę do przodu. Oni cinematiki zawsze mieli całkiem fajne, ale jak gdyby kontentowo i writersko było trochę do tyłu. Zaczekaj. A teraz mam wrażenie, że się fajnie rozwinęli. Chyba mają inny cel. Tak, ale jaki? Savatun. W sumie mogłem ci zacząć opowiadać o tym właściwie, o czym jest gra, bo nie wiem, czy to cokolwiek z tego pamiętasz, a też pewnie widzom warto to trochę wyjaśnić. Gramy w grze strażnikami, czyli głównie reprezentantami rasy ludzkiej, którzy zostali przywróceni do życia przez
przez Travelera, czyli przez tą taką wielką białą kulę, która wisi nad ziemią. Kulę, która gdzieś tam kiedyś przybyła z otchłani kosmosu i pchnęła jakby rozwój technologiczny ludzkości mocno do przodu, nie? Pozwoliła nam właśnie eksplorować gwiazdy, wydłużyć czas życia, inne takie rzeczy. I my tak naprawdę jesteśmy trochę zombiakami, w sensie Traveler stworzył duchy, czyli te takie małe, wiesz, robociki, które za nami latają, które z nami gadają podczas misji. Mhm. I one są, one władają mocą światła, czyli tym, jak gdyby, co napełnia nas mocą, i to coś przywołuje nas do życia, więc jeśli my giniemy, to duch nas może wskrzesić, nie? Więc jesteśmy takimi trochę właśnie z zombiekami. No, jak gdyby o tego Travelera poza nami ubiegają się też inne rasy gdzieś tam z kosmosu. Rasy, które też już może miały jakąś styczność z tym Travelerem. I jak gdyby kampania, która właśnie weszła wczoraj, czyli The Witch Queen, jest kampanią, która skupia się na rasie Hive'u, czyli Roju, która... To są takie wielkie robale jakby. I oni mają swoją królową, Savatun właśnie tytułową. I ona przez ostatnie dosłownie kilka lat w fabule Destiny knuła na różne sposoby właśnie jak podejść do strażników. No i na koniec ostatniego sezonu dowiedzieliśmy się, że tak naprawdę przez ostatnie kilka miesięcy przebywała między strażnikami pod postacią jednego z naszych, Ozyrysa. No i udało nam się jak gdyby dojść do tego, pochwycić ją, przeprowadzić na niej egzorcyzmy i tak dalej, ale ona się umknęła z tego wszystkiego i my nie do końca wiedzieliśmy, co się z nią stało. No i właśnie kampania, którą teraz będziemy grać, jest kontynuacją tej historii. Teraz możesz wybrać, czy my chcemy grać w trybie normalnym, czy w trybie legendarnym. Jako że jak gdyby grasz prawie że po raz pierwszy, to zdecydowanie polecam tryb normalny. Czyli tryb odwagi, tak? Aha, dokładnie. No dobra, no. I znowu urucham. Aha. No strzelać umie. Mogliśmy od razu zostać legendą. To i powiem ci, że jest ciężko. No i tak, w gierce masz różne typy broni. Nie będę wymieniał teraz wszystkich, bo to absolutnie bez sensu, ale jakby przede wszystkim na start spróbuj poeksperymentować trochę z różnymi brońmi, które będą ci wypadać i zobaczyć, jaki typ broni ciebie najbardziej interesuje, nie? Czyli karabin automatyczny, karabin fuzyjny, karabin zwiadowczy, rewolwer, karabin pulsacyjny i tak dalej, i tak dalej. Wyrzutnia rakiet, strzelba. Musisz sobie wyczuć jak gdyby, który typ broni jest dla ciebie w miarę okej, nie? To nie jest tak, że typ broni jest przypisany do postaci? Nie, absolutnie nie. A, no dobra. Jesteśmy na jakimś polu. Właściwie to jeśli miałbyś założone kilka postaci, to jak gdyby broń, którą wydropisz na jednej, możesz przerzucić na drugą z tych, które posiadasz. Dobra. A obecność Savatun w tym miejscu nie jest przypadkowa. Sądzimy, że ponowne pojawienie się Marsa wywabiło ją z ukrycia. Nasz wywiad twierdzi, że może być osłabiony. Głośniej zrobię dźwięk sobie. Jasne. Przelotu do jej statku. Musicie jakoś tam się dostać i wytropić Savatun. To może być nasza jedyna szansa na skuteczny atak. No dobra. Dobra, no jesteśmy na Marsie, na którym pojawił się ten wielki statek Savatun przed nami. Ta taka podkowa wielka na niebie. Aha, widzę. A tutaj są takie placki, w których się znajdujemy. To jest jakaś dziwna wizja przeszłości Marsa, właśnie z czasów Złotego Wieku. A Złoty Wiek to jest właśnie ten okres, kiedy pojawił się Traveler i właśnie kiedy ludzkość się najprężniej rozwijała. No i dobra, widzimy przed nami kabali. To są kabale, czyli właściwie po polsku kombinat. Są jedną z raz w grze, to jest konkretnie Czerwony Legion. Z Czerwonym Legionem już mogłeś mieć właśnie styczność, jeśli grałeś w grę na początku, kiedy dwójka wyszła. Mhm. Ta ikonka nad tym elementem to zwykle oznacza jakiś cel misji, więc możesz go śmiało podnieść i zanieść tam, włożyć do tej maszyny. No widzę.
Dobra, jest w środku. Dobra, i to włączyło nam portal, który nas wystrzeli tutaj dalej. Możemy skakiwać. Taki kombinat szykuje wielkie działo. Mam pomysł. No i kombinat, jak widać, się nie pierdzieli. Przygotowali sobie jakieś wielkie działo. Nie wiem do końca, co próbują tym osiągnąć, ale oczywiście jako strażnicy jesteśmy tutaj strasznie wścibscy, więc się im wkradniemy do środka i spadamy temat. Ty generalnie, jak będziesz miał jakieś pytania dotyczące czegokolwiek, to śmiało zadawaj, nie? Nie ma głupich dobra, pytań. Dobra. Czy tutaj przeciwnik się jakoś skaluje w jakiś sposób? Czy ty możesz mnie boostować? Wiesz co? Jest coś takiego jak... O, widzę, że na strzała zabijasz, nie? Wszystkich, a ja trochę muszę w nich postrzelać. Tak, ja w tej sytuacji jestem skalowany w dół. To znaczy, jeśli jest aktywność na jakiś konkretny light, to jeśli masz mniej, to masz mocniejszy wpierdziel. Ale jeśli masz więcej, to jesteś skalowany do tego poziomu, który jest właśnie jako sugerowany, przypisany, nie? Czyli ja jestem zeskalowany w dół, no ale też jak gdyby mam bronie egzotyczne, które mają jakieś fajne kombinacje perków i tak dalej, więc z tym tytułem jest mi trochę łatwiej, nie? Myślałem, że po rytuale królowej Mary Savatun pozostał... Ja mam jakiś komunikat, że coś z moją podklasą 3-0. Chodzi o tego Voida, właśnie o tą próżnię. Ale ty już sobie założyłeś próżnię? To jest jak klikasz I, to jest ta pomarańczowa ikona, którą zmieniłeś na fioletową. No to zmieniłem to, no. Dobra, to żeby się samouczek od ciebie odczepił, to kliknij sobie teraz to prawym i właściwie wyjdź z tego, wejdź w to ponownie prawym i znowu wyjdź z tego. I wtedy już powinno być okej, nie? To jest po prostu samouczek. O, dobra, jest git. Dobra. Dobra, to trzeba chyba skakować. Dlaczego Glewia strzela? Nie spodobała mi się Glewia, jeśli ma być szczery. Mało nią grałem. Tu? Opłaca się celować, czy lepiej z biodra strzelać? To zależy od broni. Od broni. A czym aktualnie strzelasz? Zaraz ci powiem. To jest... karabin automatyczny. Krzywe obietnice się mówią. No to z biodra będziesz miał rozrzut na pewno dużo większy, nie? Ale poza tym, jak gdyby, jeśli chodzi o obrażenia, to chyba nie wpływa. Właśnie, o to chodzi ci. A na celność pewnie jakoś tam wpływa, nie? Mhm. Mam jeszcze jakiś miecz. Automat to jest taka w miarę bezpieczna opcja na start, nie? No i w Destiny nie ma czegoś takiego jak dzielenie się ekwipunkiem. Nie możesz komuś oddać, sprzedać ani nic z tych rzeczy. Aha. Za to wczoraj wprowadzili crafting. Do tej pory jak gdyby broń mogliśmy tylko właśnie randomowo dropić z różnych aktywności, z różnych przeciwników. No. A teraz możemy jak gdyby uczyć się schematów broni i je również wytwarzać i modyfikować. I materiały skąd bierzesz? Materiały, wiesz co, jeszcze tego do końca nie obczaiłem, bo ja dopiero co zdążyłem nową kampanię zaliczyć. Ale z tego co rozumiem, będą ci wypadały takie bronie z czerwoną ramką. I jak gdyby strzelając z tych broni, będziesz zapełniał taki progress bar. I za każdym razem jak zapełnisz ten progress bar, to będziesz mógł z tej broni wyjąć jakąś tam... jak coś, nie wiem właściwie co to jest. A, dobra. No, ale to ci będzie też służyć właśnie. A te bronie skąd wypadają w takim razie? Mogą losowo tak nawet teraz wypaść? Tak. Nie wiem czy już teraz, bo to jest powiązane z samouczkiem i być może musimy dojść do tego momentu samouczka i od tamtej pory zacząć robić. Przed statkiem to się raczej chowaj, bo on potrafi złączytować po prostu. Już kilka razy dostałem, ale no żyje, jest okej. No i tak, warto się przyzwyczaić do używania umiejętności, jakie masz, nie? Ja nie do końca wiem, jakie masz umiejętności jako tytan, ale masz umiejętność na pewno granatu.
Podku? Tak, mam, no. Wiesz co, zaraz zobaczę właśnie pod jakimi przyciskami. Dobrze, że mówisz, bo w ogóle tego nie używałem. Aha. Ale ja lubię sobie poprzestawiać wszystko, więc zaraz będę testował. Wkładam tu jakiś wielki... Jeden otwarty strażniczko. Został jeszcze... Już patrzę. Dobra. No, dobra, nakumam jakąś tarczę. Na E mam... Teraz włączyłeś ulta. To jest standardowo pod F. Możesz teraz jak gdyby rzucać w nich tarczą swoją. Jak skończy ci się ten taki żółty pasek... O, ale poleje. Okay. Jak się kończy ten żółty pasek, to twój ult też się kończy. No i on się będzie teraz zapełniał overtime, nie? Jak się uzupełni, to będziesz mógł go użyć znowu. I to samo tyczy się twojej tarczy i twojego granatu. No i statystyki. Dobra, właściwie granat, ekwipunku, który masz... Granaty. Statystyki, okay. twojego ekwipunku, który masz na sobie, też wpływają na to, jakie to są czasy tych reloadów, nie? Okej. Okay. A moje życie jest po lewej, tak? Twoje życie się wyświetla dobra, na górze. Dobra, to jest... Okej, dobra, to jest pasek od tego ulta. Nie mogłem zlokalizować. Dobra, już mam. A życie też już widziałem, nie wiem gdzie jest. No i przynajmniej na start polecałbym ci... właściwie jak widzisz, że jakaś umiejętność się odpaliła, w sensie jest dostępna, to po prostu jej używać. Nie kisić tego na później, bo to nie ma sensu, a się przyzwyczaisz do używania tego wszystkiego, nie? Okej. Okay. Musimy zrobić. Może się gdzieś jeszcze jakiś mob chowa. Już raczej powinno... A nie, zmieniło nam marker misji na mapie. Możemy iść dalej. Kombinatem, z którym walczymy, to jest jeszcze w miarę łatwo, bo oni wiadomo, że wszyscy mają krytyki na głowach, nie? I te głowy nie są trudne do zlokalizowania, ale niektórzy przeciwnicy jak gdyby mogą mieć na przykład na klacie albo w ogóle na kadzidle, którym kręcą, nie? I tak dalej. Więc to kwestia też będzie później przyzwyczajenia się do tego, z kim walczysz. Czyli tak zwany jakiś teraz słaby, czuły punkt, tak? Tak, no jeśli damage jest żółty, kiedy trafiasz przeciwnika... Krytyk. Dokładnie. I on nie wynika z szans, tylko wynika faktycznie z trafienia w konkretne miejsce, nie? Dobra. I w sumie wstyd się przyznać, że tego do końca nie wiem, ale wydaje mi się, że jeśli zabijasz przeciwnika właśnie trafieniem krytycznym, to więcej dostajesz do regeneracji umiejętności i ulta. Chyba cię muszę iść. Rzuciłeś? Rzuciłeś, tak? Dobra. Chyba tak, no. O, tak, coś no coś się zmienił, na dole jest. Czekaj, się podniosę. A, możesz mnie podnieść. Aha. To zależy od aktywności, jaką wykonujemy. Teraz my gramy tą kampanię w trybie normalnym, więc ona jakoś nie utrudnia szczególnie rzeczy. Ale jakbyśmy grali jakieś właśnie trudniejsze aktywności, to mogą być takie rzeczy jak na przykład maksymalna liczba podniesień innego gracza na checkpoint, albo ograniczenie czasowe, podnoszenia i tak dalej, nie? Teraz jest normalnie, więc jak gdyby bez problemu w dowolnej chwili możemy się podnosić. Dobra. Gdybym ja dobra, teraz trochę skakania. Nie pojawiałbym się w wielkim okręcie. To jakby wołać, hej, tu jestem, chodźcie mnie zabić. Te skoki mogą być trochę na początku trudne do wyczucia. Ja powiem ci, że mimo że gram w tę grę już od lat, to na przykład innymi klasami, bo inne klasy mają inne skoki, to ja dalej nie potrafię skakać, nie? Ja na Hunterze mam po prostu potrójny skok. To ja mam jakiś wysoki, ten drugi skok. Tylko inżynierowie kombinatu noszą je przy sobie. Tak, jakby jetpack trochę.
Jakbyś kiedyś nie wiedział, co masz w danej misji zrobić, to może pomóc naciśnięcie taba, nie? Bo wtedy się podświetla jakby twój cel na mapie taką ikonką, takim rąbem. No dobra, widzę właśnie. Widzę. Kody obejścia mamy. Jeszcze z drugiej strony drugi chyba musimy zdobyć. Już broń podniosłem. Nie no dobra, trochę to bije. Jak będziesz widział, że ci wylatują gdzieś przeciwników na ziemię takie niebieskie albo fioletowe wielościany, to podnoś, to podnoś, bo w nich są właśnie bronie i no, no, zbroje. No, no. Podejdźmy do konsoli. Dobra, aktywuję windę. Mała przerwa, zanim właściwie tych kodów użyjemy. Jedną rzecz, a czekaj, jeszcze musimy wyczyścić mapę, bo się zespawnowali, ale zaraz ci jedną rzecz wyjaśnię. Dobra, naciśnij sobie I. No mam. Takim wyznacznikiem twojej potęgi w grze jest właśnie ten status mocy, który jest w prawym górnym rogu przy twoim, przy twoim hełmie, nie? No mam. I to jest średnia z przedmiotów, które masz aktualnie na siebie założone. Jako że jesteś na początku gry, lecą ci właściwie same kiepskie statystycznie przedmioty, po prostu zakładaj na siebie wszystko to, co ma najwyższą moc, nie? Dobra. I kolejne przedmioty, jakie będą ci wypadać, wypadają w zależności od średniej mocy najmocniejszych przedmiotów w danym slocie ekwipunku. Nie wiem, czy ja to dobrze tłumaczę. Tak, ja wiem o co chodzi, no. Przykładowo, że nie musisz mieć najmocniejszego hełmu założonego, ale wystarczy, że twój najmocniejszy hełm jest w tych 9 slotach, które są przypisane do hełmów ogólnie, nie? Bo poza jak gdyby tymi 9 slotami na item w każdym, każdego typu, masz jeszcze Volta, w którym masz 500 slotów, nie? Możesz po prostu sobie bankować itemy. Jeszcze później ci wyjaśnię, bo jak gdyby nie musisz tym zarządzać z poziomu gierki, możesz sobie na przykład z poziomu przeglądarki albo z poziomu aplikacji mobilnej, co jest bardzo wygodne właśnie podczas grania, ale to do tego jeszcze przejdziemy później. Dobra, czekaj, bo chyba spadłem pod teksturę gdzieś, wiesz? No dobra, jestem. Dobra, git. Okej, tu windy wychodzą z dołu, możemy skoczyć, na którą się lecieć. Nie ogarniamy się tego skakania. No ja na Hunterze mam, myślę, że najłatwiejsze skakanie ze wszystkich klas. Czaty, widziałem co mówicie, przyciszyłem trochę, dajcie znać, czy jest teraz okej, bo już drugi raz przyciszam tak naprawdę. Chcę dołączyć Marsa do terytorium kombinatu. Nie wiem, jak zareaguje na nasze wtargnięcie. nie rozwalisz tego. Nie, testuję sobie, wiesz, broń nową. Spoko. W sumie kolejna ważna rzecz, której ci jeszcze nie powiedziałem. Masz 3 sloty broni, nie? Jest coś takiego, że w pierwszym slocie masz zawsze broń na białe ammo. Białe ammo to jest takie, które masz tego nieskończoność, nie musisz tego uzupełniać. W drugim slocie natomiast możesz mieć broń na białe albo na zielone ammo. Zielone to już jest takie, które musisz uzupełniać, ale ono też jest odpowiednio mocniejsze, lepsze obrażenia zadaje na przykład, nie? No widzę właśnie. Do tego jest jeszcze coś takiego, jak w drugim i trzecim slocie bronie mają przypisany element, czyli właśnie niebieski, pomarańczowy albo fioletowy, albo teraz nawet teraz ciemno-niebieski, bo jeszcze staza jest. To służy tak naprawdę do zbijania tarcz niektórym przeciwnikom, tylko wydaje mi się, że na normalnym poziomie kampanii takich przeciwników nie znajdziemy, więc na razie powiedzmy, że nie musisz się tym przejmować, tylko tak, żebyś wiedział, że jest taki podział, nie? No i w trzecim slocie masz broń ciężką na fioletowe paczki amunicji,
i gra tego oficjalnie nie mówi, ale generalnie to działa w ten sposób, że jak walisz z zielonej broni, to częściej ci będzie wypadać fioletowe ammo, a jak walisz z fioletowej, to częściej będzie ci wypadać zielone, nie? Czyli jest takie żonglowanie trochę. Okej, okay, a jak z białej to wszystko może wypaść? A z broni, nie z amunicji. W sensie jak zabijasz z broni na zieloną amunicję, to może na wypaść zielonym. Częściej fioletowa. A jak dobra, zabijasz okay, z broni fioletowej, to częściej zielona. A z białej chyba dobra, po prostu dobra. Nie ma wyższych szans. Umiejętności też dają jakieś chyba większe szanse na paczki ammo, ale to tam dokładnie nie wiem. Dobra, my musimy tutaj wejść w interakcję. A skąd wziąć na przykład zielone ammo? Już na ziemi będzie leżeć. Tak, z przeciwników wypada. Dobra, działo jest wycelowane. Pora je załadować strażniczką. Nie przejmuj się, nic ci się nie stanie. Ja trochę nie kumam, dlaczego my robimy teraz to, co robimy. W sensie, kombinat przyszedł z tym swoim wielkim działem, więc oni chyba mieli zamiar wystrzelić to w ten statek Savatun, a my się tu wkradamy i właściwie robimy to za nich. Trochę bez sensu. Chyba, że jest tu jakiś cel, którego ja nie rozumiem. O ile wiem, nigdy wcześniej żadna strażniczka nie pojawiła się na statku Savatun. Powiem ci, że ja tym bardziej. Albo jest tak słaba. Tylko na razie obserwuję dookoła, co się dzieje i podziwiam. Spoko. Jak sobie gdzieś chcesz, wiesz, stanąć w miejscu, popatrzeć, to po prostu dawaj znać, bo ja też tak trochę pędzę przed siebie, a powinienem ciebie przodem puszczać. Nie, no spoko. To jest to działo, tak? Tak, jesteśmy w jego środku i ono się właśnie zamyka. Koro, przedostaliśmy się na statek i widzimy ślady światła próżniowego. Jakby inny strażnik był tu przed nami. To niemożliwe. Być może działamy tu się działo. Pośpiesznie. Jest bardzo ważna rzecz, wiadomo. Którą powinieneś teraz wiedzieć Zawad fabularnie, jest taka, że światłem od Travelera władamy tylko my, strażnicy, nie? Może nikt inny. Wieczność, nie wieczność. Poczekajcie, aż będziemy mogli zapewnić wsparcie. Strażniczko, Eris i ja jesteśmy przyszpilone. Jeśli teraz zawrócisz, zyskamy więcej czasu na przygotowanie planu. Ikoro, nie sądzę, by Savatun dała nam ten czas. To może być nasza jedyna szansa. Dobra, musimy sobie tutaj zeskoczyć. Nie przejmuj się. Załatwimy to. Uważajcie na siebie. No dobra. Jakbyś gdzieś tam kiedyś miał problemy z doskoczeniem do jakiegoś miejsca, to miecz jest bardzo pomocny, nie? W sensie skaczesz i po prostu machasz sobie mieczem, będąc w powietrzu i trochę cię boostuje do przodu wtedy. Okej. Okay. Aha, dobra, tłumaczą mi, że kombinat chciał po prostu strącić ten statek, a my go wykorzystaliśmy inaczej, w sensie nie wystrzeliliśmy pocisku, tylko samego siebie w celach infiltracyjnych, nie? O dobra, ważna rzecz. Koleś miał taki niebieski pasek pod swoim życiem, zanim go zniszczyliśmy. To był taki overshield. Jak zniszczyliśmy mu tego overshielda, to jest nad jego głową pojawiła się taka świecąca ćma. To jest nowa rzecz właśnie dodana w tym dodatku. Taka ćma może albo wrócić do tego kolesia i odnowić mu tego overshielda, a jeśli nie będzie mogła wrócić do kolesia, to spróbuje polecieć w nas i się na nas zdetonować, więc ją też można zestrzelić, nie? I ona wtedy działa trochę jak taki zestrzelony w powietrzu granat, czyli tam gdzie jest, to też zadaje obrażenia. Dobra, to jest flaga. Flagi generalnie pojawiają się w miejscach, gdzie jest jakiś encounter z przeciwnikiem, że trzeba się faktycznie odnowić w amunicję i flaga jest właśnie po to, żeby odnowić ci wszystkie umiejętności i amunicję do każdej broni, nie? Także możesz tam sobie zrefilować, wchodząc w interakcję z nią. Dobra. Dobra. Na takie zwykłe stworki nie opłaca się zużywać zielonej amunicji. Powinienem powiedzieć, że tak, ale ja na przykład mam taki problem, że ja od zawsze strasznie komikuję. To znaczy, że ja zawsze uważam, że to jeszcze nie jest ten moment, żeby zmarnować te cenne ammo, które leży wszędzie na mapie, nie?
Także też nie można popadać w skrajność. Myślę, że... Dobra. Myślę, że póki co... No gramy w miarę proste aktywności teraz, więc spokojnie możesz walić z czego tylko chcesz, żeby sobie poczuć broń. Jakieś easter eggi mogą gdzieś być? Opłaca się eksplorować wszystko dookoła? Wiesz co? Mogą być. Ja wczoraj grałem kampanię, jeszcze nie za bardzo eksplorowałem, ale jest coś takiego jak triumfy. Jak sobie klikniesz i wejdziesz w zakładkę triumfy, to tutaj są różne kategorie. Jak źle, bo tu sporki są. Jasne. No to zaraz to sobie mówimy. Widziałem tą ćwę. Dobra. Wiesz co, zaraz się zespełnią kolejne, więc chyba musimy cały ten segment zaliczyć. Dobra. Jak stawiam flagę? Przytrzymując klawisz E, będąc w tym okrągłym obszarze, który był tam dostępny, bo flagi można stawiać tylko w tych konkretnych obszarach. Natomiast te flagi oczywiście musisz najpierw mieć, a je się kupuje u Hawthorne, czyli od tej, która jest na towerze, od klanu. W sumie nie wiem, czy gdzieś jeszcze można flagi kupić. Dobra, tu odłomeczek wypadł. I to jest czwarty z pięciu. Ja czułość zmieniam trochę, za szybko mam, nic nie trafiam. Niebieskie sześciany to jest waluta, tak? Sześciany takie małe to jest migot i to jest podstawowa waluta. Jak wypadają migot, tobie dobra, no. Engramy, czyli te takie wielościany, to widzisz u siebie tylko ty je u siebie widzisz, nie? Ja widzę swoje. W sensie nie mogę zabrać twoich, ty nie możesz zabrać moich. Dobra. Rui nie powinien być w stanie używać światła przeciwko nam. W ogóle nie powinien być w stanie go używać. Wędrowiec nigdy nie dałby im tej mocy. Na pewno niedobrowolnie. No i właśnie to, co Ghost teraz mówi, to jest nawiązanie do tego, o czym wspominałem, jak wchodziliśmy na statek. Czyli zaczynamy zauważać, że właśnie ci wojownicy roju posługują się mocą światła, tak jak my to robimy, nie? To jest taką anomalią póki co. Tutaj. No tu zdaje się mam niezwykłe teraz. Odczyty energii z tego posągu. Wspinać do góry. Zróbmy szybki objazd. Strażnik poległ. Co tam się stało? Poleciałem. Nie trafiłem, wiesz, na tą półkę. No, skoki potrafią jest taki... być trudne do ogarnięcia. No, muszę ten jetpack odpalić. A tu generalnie w tych okolicach będą takie segmenty właśnie, że te ćmy będą sobie gdzieś wisieć w powietrzu, więc tam się nie daj nadzieć na to. O, zobacz, tam na górze jest jedna, nie? Możesz ją sobie zestrzelić. Strażniczko, te ćmy zaatakują, jeśli ich nie zestrzelisz. Dobra, pod nami jest ta brama, przez którą próbowaliśmy przejść, nie? Więc jesteśmy dalej. Posąg nie wygląda na dzieło roju. Nigdy nie widziałem czegoś takiego. Pol damage jest. Jest. Zobaczyłem. Wygląda na technologię piramid. Co to robi na statku Savatun? Powinniśmy to zabrać floty. Do ikony. No, z tym będziemy powiązane zadanie niedługo.
No, broń w Destiny generalnie charakteryzuje się tym, że ma perki, które potrafią być naprawdę odjechane, nie? Ja na przykład mam coś takiego w rewolwerze, którego używam, że jeśli go naładuję i później wyeliminuję jakiegoś przeciwnika strzałem w głowę, to on się podpala i wybucha, nie? Zadając obrażenia okolicznym. Czyli on generalnie jest bardzo spoko do grania PvE i czyszczenia jakichś takich właśnie grupek słabych mobów. Grupek, no. Tu chyba do góry. Nie idę. Znowu się stanie. Tego to trochę muszę postrzelać, żeby go zabić. No to przeciwnicy potrafią być naprawdę tanki. Są takie gąbeczki trochę. Ale powiem ci szczerze, że z uwagi właśnie na to, że wiesz, jesteśmy jakimiś tam kosmozombiakami i strzelamy w innych kosmitów, to jakoś mi to szczególnie nie przeszkadza, że musisz 100 magazynków typowi w łeb sprzedać. Jak grałem w Division na przykład, to mnie to strasznie irytowało, nie? Że widzę typa w bluzie z kapturem, a muszę mu kilka magazynków w łeb wcisnąć, żeby w ogóle się ruszył. Wiesz, że nigdy nie grałem? The Division? Było fajne, miało bardzo fajnie miasto zrobione, szczególnie w dwójce. Uwaga, teraz duży skok. Możesz się tym mieczem posiłkować w razie czego. A, nie musisz. Posiłkowałem. Division właściwie na swój sposób jest podobny trochę do Destiny, nie? To jest taki trochę looter shooter, jakieś tam elementy MMO próbują w to wszystko włożyć. Różnowe światło martwych strażników. Może to jest jakoś powiązane? Może przez cały ten czas. A czy u góry nic nie ma? Chyba nie. Prawda? A śmiało. Nie ma nic? Już tu kolorki po prostu zwabiły na dół. Jakieś saurony na ścianach. No dosłownie. Propo, muszę obejrzeć 4K. Nie oglądałem jeszcze. Władcy? No, ale w 4K, nie? No, tak ogólnie to oglądałem, ale... O, boss, a to Savathun. To była Savathun, szybciej! No, ale zwiała do swojego portalu. Też wchodzimy? Nie, dobra, zamknę. Portal zniknął, jeszcze pieczęci się na nim pojawiły. Ale jest rycerz światłożerca, światłodzierca. I to jest właśnie to, o czym mówiłem wcześniej, jak przeciwnicy zaczynają posługiwać się światłem takim jak my. Typ dosłownie odpalił ulta, takiego jak ma tytan, nie? Dobra, ważna rzecz. Podbiegnij do niego. Zobacz, wypadł z niego ghost, nie? Oni wcześniej nie mieli ghostów, to jest nowe. Możesz wejść z nim w interakcję? Nie mogę. Uwaga, odrodzi się. Tak jak my się odradzamy z ghosta, teraz on się odrodził. Czyli go dawaj się nim jeszcze raz. Ja go tutaj zlikuję szybko. I teraz podbiegnij ghosta. Naciśnij G. G. Masz coś innego zignorowanego? Mam granat, rzuciłem właśnie go. Aha, lol, dobra. Czy to musi być użycie, czy jakiego klawisza szukamy? Wiesz co, jak podejdziesz do tego ghosta, jak on będzie leżał, jak go zaraz znowu zabijemy, to ci pokażę tak na środku, troszeczkę na dole informację o tym, jaki klawisz można wcisnąć. Nie ma innego sposobu. Przytrzymać właściwie chyba. Naciśnij znak zapytania. Nie, chyba nie mam zwindowanego, czekaj. Dobra, ja go tu będę tłukł jak ktoś. I tam sobie się schowa i go sobie zwinduj normalnie. Pewnie będzie to, jak mi się wydaje. Dobra. Uwaga, bo się jeszcze raz odrodzi. To będzie to. Dobra. O! Była ta figurka, którą mamy. To
totalnie. Dokładnie to. No i zniszczyłeś mu ducha, nie przez co on już się nie może odrodzić, już jest teraz permanentnie martwy, nie? Musimy przejść naprzód. O, wędrowcze. No dobrze, dobrze. Dobra. Mamy zebrać ofiary, czyli zwolnij się przeciwnicy. Gdzieś wśród nich będzie jakiś jeden mocniejszy. Musimy zebrać z niego odłamek i wrzucić do tego kręgu na środku mapy. Widzisz gdzieś coś jeszcze? No właśnie nie. Bo radar już sobie obczaiłeś, nie? Wiesz jak działa. Tak, no tak, wiem. Kurde, ja też nic nie widzę. A spróbuj teraz wejść właśnie na plate'a. Okej, dobra. Czyli po chwili trzeba było przyjść. Już jest okej. Dobra. Zaraz się zespawnią kolejni chyba. Tak, już są. Dobra, przed chwilą się zespawniła jedna taka latająca, która właśnie miała tarczę elementalną. Bez namysłu sprzątnąłem, ale jak się kolejna gdzieś pojawi, to spróbuję ci opisać, jak biega. Dobra. I to jest trzeci, ostatni. Pieczeń z portalu spada, więc on się pewnie zaraz włączy i tam skoczymy. O, to co lubię najbardziej. Portale? Nie, przedmioty. A. Ze skrzynki. Lucik. A, bo to masz skrzynkę, mi się w ogóle nie pojawiają. A, no ja mam tu skrzynkę, to już trzecia albo czwarta. Myślę, rzadki, że takie tempo, jakie utrzymujemy teraz w informowaniu Miniego o tych rzeczach w Destiny, jest chyba okej, nie? Ja w ogóle nie zerkam jakoś szczególnie na was, jak widzicie. Ja się nie potrafię skupić i na czacie, i na graniu, kiedy gram z kimś, ale to już dobrze wiecie sami. Sorry za to. Ale wydaje mi się, że tempo jak gdyby nauczania jest okej. Iluzja, bym powiedział. To nie wygląda. Tak, jesteśmy w takim... To się świat tronowy nazywa i to jest taki świat w jej... Właściwie nie wiem w czym, w jej umyśle? Chyba nie, to nie jest raczej dobre określenie. W każdym razie to nie jest świat do końca rzeczywisty, nie? Mhm. Dobra, do góry. Powiedz mi, szacowny gościu. To ona. A Mele nadal jest takie mocne? Bo pamiętam na PvP dość mocne było. Jest mocne. Szczególnie jak teraz właśnie gramy na normalu, to będziesz wiele rzeczy po prostu na jednego hita ściągał, nie? Łapaj flagę, jak potrzebujesz. Ja mam wszystko na maksa. Jak spojrzałaś w lustro. No i mamy przed nami Savatun. Możesz sobie na nią jakiegoś ulta użyć, bo ty masz chyba tarczę na ulcie, nie?
Znaczy, no rzucanie tarczami. To możemy tam podejść na razie, zatriggerować tych mniejszych pionasów koło niej. Ja się tym mniejszymi zajmę, a ty będziesz mógł nawalać w samochód. Gdzie ona jest? A, myślałem, że ona się tepnie do tyłu. A, super, to ci powiedziałem, dobry moment. Spalisz sobie uda prawdopodobnie przez to, ale to nic. Tak, spalony cały. A ja mogę tą tarczą jakoś rzucić? Tak, lewym klawiszem normalnie. Bo lewym normalnie bije na blisko. O, kurczę, zaraz ginę. A to weź prawym, ja nie gram tytanem, więc ja nawet nie dobra, wiem, dobra. Nie? Ale wydaje mi się, że zaraz, może prawym będzie okej. Okay. To nie jest dobry pomysł, uciekam. Oj, wierz mi, że lore to nie jest pierwsza rzecz, o której ktoś nowo grający w grę chce słuchać. Tylko nas na razie interesuje i też nie wszystkich. Ja mam nadzieję, że na lat też przyjdzie pora. Także spokojnie. Mocna jest. To takie wolno chodzące pionasy ze świecącymi głowami, one wybuchają, kiedy do ciebie podejdą, nie? Było to kilka takich korytarzy przed chwilą. Tak, no właśnie mówię, co mnie tak mocno bije, a to one chyba wybuchały. Jesteś silna, ale to poszło za łatwo. No coś za łatwo było. A to przez to, że jesteśmy na łatwym trybie, tak? Czy nie? Tak, tak, tak. Poszło trochę za łatwo. Prawda? Aha. O! Trzy. Nie wiem, czy ona nas wyrzuciła teraz ze swojego tronu Worlda, czy co tam się wydarzyło. No, no w każdym razie to oczywiście nie była to prawdziwa Savatun, tylko jej jakaś projekcja. Tak, dzięki za followka, witam na streamku, dzień dobry. Hejo, hejo. Jak będą scenki, to ja się będę na Discordzie wyciszał, żeby mu tam nie zagłuszać. Może akurat chcę sobie posłuchać. Wróciliśmy na Marsa. Wróciliście? Skąd? Świata tronowego Savatun. Powinniśmy się odmeldować, ale wykryliśmy Savatun. To mogła być jedyna szansa, by ją dopaść. Musieliśmy działać. Rozumiem doskonale. Savatun nie afiszuje się ze swoją obecnością. Jest coś jeszcze. Nim opuściliśmy statek, wpadliśmy na jej rycerza i... Miał ducha, Ikoro. Jak każdy światłodzierżca. Ducha? Rycerz roju z duchem? Czyli... Savatun wykradła światło. Ale to niemożliwe, prawda? Niemożliwe? Dla Savatun nic nie jest niemożliwe. Właśnie wtorek, ty masz kurde różne niki na różne dni tygodnia? Czy jesteś wtorkiem w każdy dzień tygodnia? No, w ogóle taka ciekawostka. Głos ducha w Destiny 1 podkładał Peter Dinklage, ten, który gra Tyriona w Grze o Tron. No, 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 no. Ale społeczność jakoś strasznie na niego narzekała, na to jak zagrał. I gdzieś tam jeszcze w trakcie Destiny 1 zmienili na innego aktora. Królowa wiedźma, bogini roju.
dla mnie aktor bomba. Według legend no, jest spoko. Urodziła się na odległej planecie. W Marvelu musi to się teraz pojawić, nie? Byłoby krótkie. A wiesz co, ja fanem Marvela nie jestem. Gdyby czerw nie ostrzegł. Czaję. Ja nie jestem na bieżąco aktualnie, a gdzieś mi się taki nagłówek właśnie pojawił. To zabrała więc swe rodzeństwo w głębinie. Gdzie bogowie czerwi obiecali im ogromną moc w zamian za nieskończoną daninę z krwi. To jest taki ważny tak element fabularny właściwie z bardzo dawnych czasów. A niezliczone cywilizacje zostały skazane na wymarcie. Przez całe wieki pochłaniali każde życie i światło, nie spotykając się z dużym oporem. Aż natknęli się na strażników. Po śmierci swojego brata Oryxa, Savatun ukryła się. Nie ze strachu, ale z wyrachowania. Bo najlepszym sposobem pokonania wrogów jest dołączenie do nich. Majstersztykiem była infiltracja straży, osłabienie nas od wewnątrz i kradzież jedynej rzeczy, która wydawała się być poza jej zasięgiem. Światła. Tak w dużym skrócie, Hive, właśnie ta rasa, z której pochodzi Savatun, to był taki właściwie kosmiczny plebs totalny. Oni żyli sobie na fundamencie, takiej złowrogiej planecie i do tej planety zbliżała się taka totalna zagłada, jakby planety miały się ułożyć w linię, wiesz, jak gdyby wywołać wielką falę tsunami i wszystko zniszczyć. I szukając metody, jak temu zapobiec i uchronić swoją rasę, właśnie te trzy siostry Roju nawiązały kontakt z czerwiem, który w zamian za to, że one stały się gospodarzem w swoich ciałach dla niego, on dał im ogromną moc, nie? Jak gdyby deal był taki, że one pod bojami właściwie karmią te swoje czerwie w środku, no i dzięki temu jak gdyby właśnie utrzymują swoją moc. No i przemieniły się w trzy takie właściwie że bóstwa Roju. Oryxa już zabiliśmy w Destiny 1, teraz właśnie mierzymy się z Savatun i jest jeszcze Xivu Araf. Także jeszcze jak gdyby ta saga powiedzmy nie jest zakończona. Masz chyba pogadać. Czyli pierwszy. No, muszę pogadać. Czyli on był w Destiny 1, tak? Ten pierwszy. Oryx, tak. Teraz. No, teraz mamy tą Savatun i pewnie czekamy na Destiny 3, nie? Wiesz co, oni na razie mają jeszcze długie plany rozwijania Destiny 2, nie? Mają teraz weszli z The Witch Queen, za rok wchodzi kolejny dodatek, jeszcze mają jeden zapowiedziany na kolejny rok. Także do 2024, a właściwie do 2025 jesteśmy ustawieni kontentowo. I tak zupełnie szczerze powiem ci, że jako właśnie gracz Destiny 2 jakoś nie czuję, żeby trójka była szczególnie potrzebna. W sensie ta gra nadal moim zdaniem wygląda naprawdę bardzo dobrze. Bardzo dobrze wygląda, no. A nie wiem, ty grasz na Full HD czy w 2K? Bo powiem ci, że jak kiedyś grałem w 2020 i jeszcze wtedy miałem monitor Full HD, to nie zrobiło to na mnie takiego wrażenia, jak robi teraz, a właśnie mam 2K monitor, nie? No. Powiem ci, że pięknie to wygląda. Wiesz, to jest gra, która jako jedynka debiutowała na konsoli, właśnie była robiona z myślą o konsoli, ale później weszli sobie na tego peceta i od tamtej pory cały czas szlifują tą technologię, nie? Teraz wiem, że wczoraj coś pozmieniali z DLSS-em? Także tutaj cały czas starają się to wszystko szlifować. I oni też, wiesz, część graczy na przykład jest bardzo przeciwna temu, co oni robią, czyli woltowanie kontentu. Rzeczy, które były dostępne gdzieś tam, powiedzmy, w pierwszym roku gry, są stopniowo z gry wyrzucane, żeby zwolnić, powiedzmy, miejsce na nowe rzeczy. Ale to wszystko jest robione jak gdyby z myślą o optymalizacji i o tym właśnie, żeby ta gra mogła po prostu dobrze wyglądać i przy okazji nie ważyć, nie wiem, 2 milionów gigabajtów na dysku, nie? Ale optymalizacja, nie wiem jak tam na arenach PvP, tutaj jest na razie okej. FPS-y są ładnie to wszystko chodzi. No. No dobra, a jeśli chodzi o tą Savatun, to którym ona strażnikiem była? Tym z takimi skrzydłami ćmy na sam koniec. Bo tutaj było właśnie, w tej cutscence była ta postać, tak mi się wydawała, z zielonymi oczami, co
Troje oczu miała? Tak, no to to jest Savatun. Znaczy... To jest Savatun właśnie. A, dobra, to. Okej, to chyba musimy iść tutaj, bo tam mam znacznik. Tutaj jakaś skrzynka była, tam coś wziąłem. No, tego u góry. Ty tutaj masz swoje znaczniki, więc generalnie musisz mówić, gdzie masz iść, nie? A, dobra. To jest właśnie strefa, w której będzie się craftować broń. I teraz będziesz mógł sobie wytworzyć nową broń sezonową. Okej. Wiesz co, wtorek nie, ja zdecydowanie progamerem nie jestem. Jedyne co jest u mnie pro, to jest krzesło, bo razie mi się ładuje. Krzesło mam z marki progamer. Ale to wszystko jak gdyby co mnie z tym tytułem wiąże. I sorry, w ogóle ja dzisiaj jestem strasznie odklejony od czatu, ale ja jak z kimś gram po prostu, jak komuś mam coś tłumaczyć, to ja nie jestem w stanie uwagi podzielić, nie? Więc ja jestem głową albo w dyskusji, albo w gierce, albo na czacie, więc... Dzisiaj komunikacyjnie będzie mi szło raczej słabo. A ten miecz, który w sumie wcześniej podniosłem. Taki element właściwie. I to nawet nie jest miecz, jak się zaraz dowiesz, to jest glewia. Przy czym w Destiny... Takie bronie jak miecze czy glewie mają amunicję. I się z nich strzela dodatkowo. Glewią będziesz mógł typów dźgać, będziesz mógł z niej do typów... A, wow, gadam do ciebie, jestem wyciszony. Tylko cztękę miałem. Dobra, wytworzyłem broń. Tak, i to właściwie nie jest miecz, to jest glewia, nie? I to jest właśnie nowa broń sezonowa. I w Destiny z broni takich jak miecz czy glewia się strzela. Także one mają swoją amunicję. Przy czym glewia jest taka dość uniwersalna, bo z niej będziesz mógł tak samo strzelać, jak i tworzyć sobie tarczę, taką małą tarczę przed sobą, nie? Więc... Ja jakoś szczególnie tej glewi nie pokochałem, jak wczoraj grałem, ale też no nie powiedziałbym, żebym dał jej zbyt dużo czasu, więc może się jeszcze przekonam. Czy ja coś z tym muszę jeszcze zrobić, bo mogę stworzyć nowy przedmiot, nową broń albo przemodelować? Nie, na tę chwilę nie. Chyba, że ci zadanie mówi, że możesz coś zrobić jeszcze, ale wydaje mi się, że nie. Nie, samouczek jest po prostu. Dobra. Nie wiem, czy muszę go skończyć, czy nie, ale raczej nie. Generalnie jak masz wątpliwości, to klikasz sobie M, wchodzisz w zadania i tutaj widzisz różne rzeczy. Nasza główna misja to jest ta z ikoną właśnie Witch Queen, o której ci mówię, to takie W, co mówiłem wcześniej. A rzeczy związane z tym wytwarzaniem przedmiotów to jest... Tak, to chyba jest... Muszę to zrobić tutaj. A, masz stworzyć tą glewię chyba do końca, tak? Bo jeszcze nie zrobiłeś? Tak, no. Dobra, to musisz tam... Nie, miałem cutscenkę modelu i dobra. Musisz tam w każdym slocie jakieś perki wybrać, nie? A tak jak wytwarzasz, to jeszcze przy okazji powiem, że właśnie w Destiny bronie mają swoje perki. Jak gdyby jak jesteś w swoim inwentory, to możesz sobie kliknąć prawym na dowolną broń i tam masz takie kolumny z perkami. Niektóre bronie mają tylko po jednym perku na kolumnę, niektóre mają więcej i wtedy możesz sobie wybrać z tych dostępnych, który jest aktywny w danej kolumnie. No i do tej pory było tak, że po prostu z jakiejś aktywności mogła ci wypaść jakaś konkretna broń z randomowymi perkami. I po prostu musiałeś mieć szczęście, polując na to, co może być dla ciebie użyteczne, nie? Teraz jak mamy crafting, to ma być usprawnione. Nie wiem jeszcze w jakim zakresie, no bo to wiadomo, że najpierw ludzie muszą trochę pograć i przetestować, jak to działa. No ale generalnie będziemy mogli dużo łatwiej robić sobie buildy i wytwarzać broń właśnie z perkami, które są dla nas konkretnie użyteczne. No, myślę, dobra, że czy coś tutaj muszę szczególnego dodawać, czy tak jak leci, tak jak myślę, tak jak chcę po prostu tu stworzyć tą broń? Możesz tak jak chcesz, szczególnie, że teraz masz bardzo ograniczone możliwości, nie? Tam dosłownie po dwie rzeczy tylko do wyboru chyba. A w sumie tu już jest po jednym, jest jeden.
Dobra, modeluję. Jest już? No mam. A powiem ci, dobrze wygląda ta dzida. A ty masz ją? A, no. No. Spory bydle. Nice. Dobra, i weź sobie teraz naciśnij I. I kliknij sobie prawym na tą glewie. O, nakliknąłem. Po prawej stronie masz poziom pierwszy, nie? Taki paseczek, on u ciebie pewnie jest po prostu pusty na razie. No jest pusty, oczywiście, no. Grając tą bronią i zabijając tą bronią, będziesz ten pasek uzupełniał i wbijając kolejne poziomy, będziesz odblokowywał kolejne perki, które możesz na nią założyć, nie? I wtedy sobie wracasz tutaj do tego reliktu, dajesz tam sobie tą drugą opcję, czyli ona się nazywa przemodeluj i możesz wtedy sobie założyć inne perki. Dobra, i to coś kosztuje, takie zmienianie sobie tych perków? Wiesz co, nie wiem, ale mogę sprawdzić chyba teraz. Ja jeszcze nie próbowałem. A, czekaj, glewie. Aha, teraz nie mogę, dobra. Teraz tego nie sprawdzę, ale no, na pewno coś kosztuje. Zaraz może czatem mi podpowiedzą. No? Po lewej stronie mam modyfikację broni i jak najeżdżam na pierwszy kwadrat po lewej, mogę wybrać tak jakby swoje bronie, które mam w ekwipunku? To jest infuzowanie i w sumie dobrze, że pytasz. Infuzowanie służy podnoszeniu mocy przedmiotu. To znaczy, jeśli masz na przykład przedmiot na 1500 i 1520, to moc tego przedmiotu z 1520 możesz włożyć w ten, który ma 1500. I wtedy ten będzie miał 1520, a ten pierwszy zostanie zniszczony, nie? Czyli poświęcasz jeden przedmiot, żeby jego moc włożyć w inny przedmiot. I to kosztuje odpowiednie surowce, konkretnie moduły ulepszeń. Moduły ulepszeń kupujesz za taką walutę, takie kryształki być może już je masz, one się nazywają wzmacniające rdzenie. I one wypadają, kiedy rozmontowujesz bronie fioletowe. Jak się nazywają? A gdzie mogę to sprawdzić? Klikasz sobie I, z góry wybierasz ekwipunek i powinieneś mieć taki pomarańczowy kryształ. On się nazywa... Lalo? Bo się zmontowałeś. Aha, dobra, no znowu, sorry. Klikasz I, a no. Słyszałeś jak mówiłem o infuzowaniu? Mówiłem, tak? Tak. Dobra, Jesus, sorry. Dobra, klikasz i wchodzisz w ekwipunek i powinieneś mieć taki pomarańczowy kryształ, który się nazywa wzmacniający rdzeń. Dobra, widzę, no, mam 20. Masz takie, widzę, no. Dobra. Generalnie je dostajesz za rozmontowywanie fioletowych broni. Randomowo, nie zawsze. Dobra. Czyli F, okej, okay, dobra, widzę. Dobra. Czyli ogólnie rozmontowywać każdą broń, jaką nie używa mi przedmiot. Póki właśnie masz jeszcze niski poziom mocy, to właściwie zostawiasz sobie tylko rzecz, przynajmniej w armorach zostawiasz sobie rzecz z najwyższą mocą, a resztę na razie możesz po prostu kasować, nie? Tam prawdopodobnie nie będziesz miał nic interesującego. A patrzeć na statystyki i tak dalej, na przykład na początku dawać wszystko w mobilność, żeby robić te zadania szybciej, czy bardziej iść, nie wiem, w jakąś siłę, czy regenerację? I wiesz co, to jest pytanie do tytanów na czacie, jakie są właśnie te umiejętności, które tytani powinni rozwijać, nie? Ja na przykład idę w mobilność, regenerację i intelekt jako hunter. I jak jesteś w ekwipunku, to przy prawej kolumnie, po lewej stronie od prawej kolumny masz właśnie te wszystkie swoje statystyki, nie? Jak sobie na każdą z nich najedziesz, to masz opisane, co ta statystyka robi dla twojej klasy. No dobra, widzę. Zaraz się dowiem, może ktoś tu u mnie nawet pisze. No, w każdym razie taką ważną rzeczą na pewno jest, poza tymi konkretnymi statystykami, które chcesz rozwijać, to ile dana zbroja ma punktów ogółem, nie? To jest na dole pod tymi paskami napisane, jak najeżdżasz. Przy niebieskich właściwie nie wiem, jakie wartości powinny być normalne. Przy fioletowych, no powiedzmy tam na początek wszystko powyżej 60 będzie cię interesować, nie? Wszystko powyżej 60. Nie mam takich.
No, to spokojnie. Gdyby fioletowe rzeczy prawdopodobnie na start w ogóle ci nie będą lecieć. Ewentualnie, jak będziesz miał naprawdę szczęście ogromne. A im większą będziesz miał moc, tym częściej one będą wypadać, nie? Potem te niebieskie to już się taki trash tak naprawdę robi i tylko się to rozmontowuje. No dobra, oko. Dobra, to kieruj nas, gdzie teraz masz zadanie pokazane. Jeśli nie widzisz tutaj nic, to może musisz sobie wejść w miejsca docelowe. I tutaj... A dobra, tu mi się coś zmieniło, czekaj. Jednak tu muszę iść. Tu obok kliknąć. Panel. Zobaczymy. A okej, okay, tu jakieś zadanie biorę. Dobra. Jak podniesiesz zadanie, to jeszcze jedną rzecz zrobimy. Będziesz miał fajną broń na start. Naciśnij sobie M. Kliknij. M. Mhm. Sezon 16 na samym końcu zakładka. I prawdopodobnie możesz już podnieść taką żółtą broń na, za pierwszy level. Tak, no. No, to możesz ją sobie odebrać. To jest ciężki maszynowy karabin. Ciężki maszynowy karabin. Egzotyczny. I tak jak ci mówiłem gdzieś tam na początku, właśnie możesz mieć naraz założoną jedną broń egzotyczną i jeden element pancerza egzotycznego. No i egzotyki wyróżniają się generalnie tym, że mają taki dodatkowy perk. Jak sobie najedziesz na tę broń, to tam masz... coś tam kolosa chyba u ciebie było napisane. Gniew kolosa, no. Gniew kolosa mam, no. No, dokładnie. I to jest jakaś zawsze taka odjechana w miarę zdolność tej broni. Samo w armorach też jest. Mhm. Przewodniki furii. Dobra. Jak będziesz sobie chciał jakoś fajnie rozwinąć w miarę szybko postać, to od piątku do... W sumie nie wiem, czy niedzieli, czy wtorku, bo ja zawsze w piątki to ogarniam. Przychodzi Ksur, to jest taki sprzedawca egzotyków. I on... A, coś kojarzę, no. Tak, i u niego sobie... Tylko, że on jest w losowych lokalizacjach jakiś? Co tydzień? Tak. Coś takiego? Tak, tak, tak. Ale jest na przykład taka stronka whereisksur.com i tam sobie wbijasz po prostu w piątek i ci pokazuje, gdzie go znajdziesz, co ma w ofercie i tak dalej. Jakąś włócznię dostałem. Włócznię dostałeś? Aha, to jest artefakt sezonowy. To też dość interesująca rzecz. Podejrzewam, że na początku nie będziesz z tego za bardzo korzystał, ale jak teraz sobie wejdziesz w ekwipunek, to w lewej kolumnie na samym dole masz właśnie... No już jestem, już prawym kliknąłem. Tak, tak, tak. I tutaj będziesz, zdobywając expa, będziesz rozwijał ten artefakt i będziesz mógł sobie odblokowywać różne perki. I te perki wkładasz sobie w elementy zbroi. No i one robią to, co mają tam opisane. W pierwszej kolumnie masz same perki na czempionów. Teraz jak gramy kampanię normalną, to się nie pojawi, ale na jakichś takich wyższych aktywnościach pojawią się czempioni, czyli taki specjalny typ przeciwnika, który albo na przykład szybko się regeneruje i tak dalej, nie? Jak gdyby są pewne jak gdyby problemy z ubiciem go bez tych perków. I wtedy wkładasz sobie odpowiedni perk w rękawicę, zakładasz odpowiednią broń, która jest powiązana z tym perkiem i tym perkiem dopiero lejesz tego czempiona, nie? Dobra, dobra. A czy muszę coś teraz dodawać, czy mogę po prostu te punkty zostawić, a w razie W, czy mogę zresetować je, jeśli na przykład źle dodam? Możesz zresetować, to kosztuje 10 tysięcy migotu, a 10 tysięcy migotu się robi dosłownie w 5 minut, nie? Także to nie jest problem. I teraz nie musisz tego rozdawać, szczególnie, że tak jak mówię, nie będziemy w ogóle korzystać z tych rzeczy z pierwszej kolumny. I to działa w taki sposób, że jak zaczniesz sobie rozdawać właśnie mody w pierwszej kolumnie, jak odblokujesz tam ich dwa, to pojawi ci się druga kolumna, potem jak rozdasz łącznie 5, to pojawi ci się trzecia kolumna i tak dalej, nie? Czyli to, co jest opisane na dole. Dobra, dobra, widzę. I dodatkowo jest coś takiego, że jak zdobywasz expa, to ten twój artefakt co jakiś czas będzie ci dawał premię do mocy. Czyli
jeśli twoja średnia w tym momencie na przykład to jest 1380 i będziesz miał plus 1 z artefaktu, to będziesz miał 1381 po prostu, nie? No, dobra, widzę. Okej, widzę, nawet jest napisane, jak najadę, że mam 1355 plus 1 premii. No, dokładnie. Tym artefaktem dojdziemy, endgame jest taki, że tylko tym artefaktem później można moc podnosić, tak? Wiesz co, są trzy progi podnoszenia mocy. Teraz możesz do 1500 możesz podnieść, grając właściwie cokolwiek. Każdy item, jaki ci będzie leciał, ma szansę być mocniejszy od tego, który aktualnie miałeś na danym slocie. Powyżej 1500 musisz już zdobywać z engramów, jak one się nazywają po polsku, engramy wysokie chyba? One są generalnie nagrodami za niektóre aktywności tygodniowe i dzienne. A powyżej kolejnego progu, czyli powyżej chyba 1530 albo 40, już tylko ze szczytowych. Szczytowe to już są takie powiązane z aktywnościami endgame'owymi, nie? I to są właśnie rzeczy, które dla danej aktywności możesz zdobyć tylko raz w tygodniu, więc jak gdyby ten progres jest trochę taki limitowany czasowo, nie? Że musisz po wtorkowym resecie wrócić sobie do gierki i znowu robić dane aktywności, żeby kolejne mocniejsze przedmioty zdobywać. Ale informacji, masakra. No, nie zazdroszczę, okay. Przyswajanie tego wszystkiego naraz może być trochę uciążliwe. No ale tak jak mówię, jak będziesz miał jakiekolwiek pytania, cokolwiek będzie niejasne, to pytaj, będziemy się starali wyjaśnić. Dobra, gdzie my teraz musimy lecieć? To jest to pytanie. Możesz sobie zawsze wejść w zadania, kliknąć tą misję właśnie z ikoną Witch Queen i wtedy jak będziesz w miejscach docelowych, to masz taką zieloną ikonkę nad lokacją, w której masz szukać tej aktywności. Tam widziałem, miałeś teraz zaznaczone dwie jak gdyby aktywności i pewnie miałeś dwie ikonki. To możesz sobie po prostu jeszcze raz odkliknąć to związane z modelowaniem broni. Dobra. Czyli mamy tylko tą jedną teraz. No, to dokładnie. Jest ta tutaj. Czyli znowu klasyczne lecimy, czy legendarne? Klasyczne. Legendarne są naprawdę uciążliwe, nie? Dobra. No, także dzisiaj generalnie do końca prawdopodobnie pogramy sobie różne kampanie, ale myślę, że na kolejnym streamku możemy się wybrać na przykład na te PvP, nie? Mam nadzieję, że już wtedy wydropią ci jakieś bronie, których byś może chciał używać. No i byśmy sobie obczaili, jakie są tryby. Takim podstawowym trybem jest kontrola, czyli to jest taki przejmowanie stref 6x6. Ale są też inne. I myślę, że tobie na przykład mogłoby się spodobać tryb kompetytywny, czyli 3x3 bez odrodzenia, ale za to z podniesieniem. Czyli musisz wyeliminować całą drużynę, zanim się zdąży podnieść. I wtedy wygrywasz rundę i tam do 5 wygranych rund, nie? To myślę, że mogłoby ci się spodobać w praktyce. Ale dostajemy przeciwników na tym samym poziomie, rozumiem. Też się skalują w dół, tak jak na przykład z tobą bym poszedł. Będziesz się skalował do naszego poziomu, tak? Wiesz co, Bungie twierdzi, że czegoś takiego nie ma. Gracze twierdzą, że coś takiego jest. Także to jest kwestia dyskusyjna. To znaczy, przede wszystkim w większości trybów tyglu, właśnie czyli PvP, nie jest brany pod uwagę w ogóle poziom lighta, nie? Są aktywności, które biorą pod uwagę poziom lighta. Wykańczaj ghosta, no dobra. Są brane pod uwagę, czyli na przykład trialsy, czyli takie właśnie endgame'owe 3x3, albo Iron Banner, który jest od czasu do czasu. Jest taką wariacją właśnie kontroli 6x6. Ale takie normalne tryby dostępne cały czas, to są właśnie bez uwzględniania poziomu mocy. Tam właśnie wszyscy są powiedzmy równi, jeśli chodzi o moc. Wiadomo, że są różnice poza skillowymi, również wynikające z broni, której po prostu używają, raczej z perków, nie? No to na pewno. No. Zgubiliśmy go. My chyba tutaj, bo tam są wrogowie.
Każdy trop jest dobry, gdy nie ma żadnych tropów. A, dobra, bo mamy znacznik tu za bramą. No jest właśnie tu za bramą, no. Chyba musimy poczyścić, zanim cokolwiek się dalej wydarzy. Jesteśmy zablokowani, ale odbieram stamtąd więcej tej psychicznej. Teraz energii. Tu musimy iść. Platformy z niczego. Tu się pojawiła platforma, której wcześniej nie było. Taka, widzisz, taką aurą spowita. No, 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 widzę. I ten buff, który podniosłeś, to podniosłeś dla nas obu na raz. I on za jakiś czas zniknie, za 8 sekund. Więc może już poczekaj, czekaj, żeby kolejny podnieść, bo on się tu zregeneruje. Dobra. Tyk. Co jest? Ten skok to jest po prostu masakra, bo idzie to przerwać w ogóle ten taki jakby jetpack? Ten tak, wyższy skok? Jeszcze raz naciskasz spację. Aha, dobra. A poczekam tutaj. Dobra. I potem możesz sobie jeszcze raz go włączyć. On generalnie ma taki zapas aż do twojego wylądowania, nie? Więc możesz sobie kilka razy tego użyć. Dobra, i my tu śmigamy. A, tu było chyba jeszcze przejście. Nie, lol, my wyszliśmy, czekaj, co pan teraz? Czekaj, tu w prawo chyba. Ta. Jezus, jakie tu śmietnisko mają. Żeby levelować tą broń, którą skraftowałem, muszę jej używać, tak? Tak. Konkretnie, no, zabijać nią po prostu przeciwników, nie? Za to będziesz konkretnie dostawał progres. W sumie nie jestem pewien, gdzie mamy iść. I nie wybiłam. A tu coś jest, czekaj. Myślę, że chyba tego muszę użyć. Tak, faktycznie, no. Tak, no. Musimy się tylko do nich dostać. Okej, czyli tutaj. Jest taki motyw, że te statuły, które tu są, jak mamy właśnie użytą tą dziwną moc, to one paluchem czasem nam będą pokazywać kierunek, gdzie się mamy udać. A no, widzę teraz tu. Ta. Wyczuwam więcej energii psychicznej w pobliżu. To może nam pomóc w znalezieniu wyjścia. Okej, teraz z drugiej strony bramy. Aktualnie w ogóle strzelasz? Co tam sobie wybrałeś? Tą nową broń mam. A, glewią. Sobie. No, tą glewię, no. Ja w sumie też jej sobie chyba powinienem poużywać. Jak właśnie wczoraj próbowałem nią grać, to miałem problem taki, że no te partikle lecą wolno, nie? Więc na jakiś średni dystans już nawet ciężko jest trafić wrogów.
Trzeba popracować nad aimem. No co mam ci powiedzieć? No chyba tak. Czytać wrogów lepiej. No, jak trzymasz sobie prawy, to ona ci robi taką tarczę, nie? Okej. Okay. Nie wiedziałem. A czytałem. Nie wiedziałem, jak używać. Jeszcze możesz klawiszem C po prostu machnąć tą glewią, nie? Uderzyć. Hej, hej, hej! Wkurzacie rój! Właśnie dlatego powiedziałem, żebyście sobie poszli! No, u mnie E na przykład. Aha, no tak. Nie, no na przykład ja mam skok na mouse 4 pod kciukiem. Cześć, jedyne co mam przebindowane to tego mojego rola, nie? Taki uskok hunterowy. No, no. Rzucanie mam na spacji. Nie pytaj. Ale to jest masakra, bo to w takim razie już masz takie przyzwyczajenie, że gdyby któraś gierka nie oferowała tak, przebindowania, no, to nie jesteś w stanie grać, nie? No, jestem w stanie, ale jest ciężko. Ostatnio w coś grałem, nie pamiętam w sumie co to było. To nie mogłem skakać na mouse 4. Musiałem spacją i powiem ci, ciężko było. Chciałem przyzwyczaić do tego. O co to było? Ale powiem ci, że teraz się tak rozglądam, jak wczoraj sobie grałem tę kampanię, to ja mam wrażenie, że ja zobaczyłem może 10% mapy, którą przygotowali pod dodatek. Spore to jest wszystko. No ja jeszcze nie wiem co, jak, gdzie, także... A może pobiegnę tu w prawo zobaczyć? Nie wiem, od punktu do punktu. Ciężko powiedzieć, czy ta piramida jest prawdziwa, czy to iluzja. Savathun w pełni kontroluje to, co tutaj widzimy. To trochę wygląda jak stadion narodowy. A wiesz, że nigdy nie byłem? Wy też nie byłem. Pod ewentualnie. A pod też nie byłem. Gdzieś tam z daleka widziałem raz, tylko w Warszawie byłem w sumie. Ja nie lubię Warszawy. Przytłacza mnie to miasto. No wiesz, ja 10 lat w Londynie mieszkałem. Nie lubię jakoś miasta. Ale jakąś przyrodę, naturę. Ale tu już za granicą nie siedzisz, nie? Nie, nie, już w Polsce siedzę. Czaję. Od listopada. W drugą stronę musimy iść. Tęsknota czy praktyka? Tęsknota i w sumie praca mi pozwoliła, nie? W sensie praca, studiowanie teraz. Czaję. Żebym mógł wrócić. No i głównie dla rodziny, nie? No, wiadomo. Próbujemy otworzyć wrota. Tylko spróbujcie pozostać przy życiu, dobrze? Gdy wrota się otworzą, po prostu do nich biegnijcie. Tu jest taki obszar, w którym coś dziwnego się kręci, jak w tym stoję. Musimy w tym wytrwać ileś tam czasu, żeby się przekręciło cało, otworzyło nam bramę dalej. Niektóre statki w sumie można strącić. Wiesz, to jest ze mnie w sumie żaden poznaniak, nie? Ja nie urodziłem się tutaj, mieszkam tu raptem z 8 lat, ale bardzo lubię to miasto. Sobie amo podniosę, tylko zielone. Śmiało, śmiało.
Który to jest pan Bodzio? A, tu możesz sobie Sparrowa przywołać. Naciskasz Tab i trzymasz E. Nie sądzę, by ten gość, z którym gadaliśmy, miał coś wspólnego ze sprawą przed. Nie możesz? Myślę, że może być zbuntowany. Dobra, nie. Czekaj, zaraz obczajmy dlaczego. Bo zagubiono strażnika. A może to tylko Sawa, który podmienił swój głos. Każdy krok jest dobry. Wydaje mi się, że nie musimy z nim walczyć, ale są już poskładani. Dobra, klikasz sobie raz Tab, to co się dzieje? Czekaj, bo teraz mi weszło tutaj gdzieś. Raz Tab, no to cel mi się... A tu dobra, na F mam, dobra. A, no to oczywiście. Przebindowane. Jak klikasz prawym, to masz Nitro. Sparrowy są zarąbiste. W Destiny 1 była liga wyścigowa. Były trasy normalnie do ścigania się na tym. Tak. A jak z tego zejść? Spacja. Dobra, wysadzili mnie spokojnie. No, to też jest sposób, tu też działa. Pomogli mi troszkę. Jest w ogóle coś takiego, że większość przeciwników, jak mocno odbijesz, pojawi mi się nad głową taka kropka, to powinieneś być w stanie nacisnąć F chyba, żeby ich wykończyć. Nie, F, G, żeby ich wykończyć. Da? Wtedy jest taka animacja wykończenia, nie? Ale na co to sobie przebindowałeś, to już nie mam pojęcia. No, będę musiał spróbować. Przyciskiem. Jakaś coś ma się nad głową pojawić, tak? Tak, taka kropka żółta. A to chyba widziałem. O kurczę, ale ten rynek też bije. O, no i ogry nad głową ma taką kropkę, widzę, nie? Widzę. Nie wiem, czy podejdę, czekaj, muszę się uleczyć, zaraz zobaczymy. A będę miał napisane? Czekaj, ja podejdę, zobaczę. Czekaj, to chyba... Jest, dobra. Dobra. Premia plus jeden do mocy. A, czyli wbiłeś poziom na artefakcie. Dobra, wartownicy, czyli jeszcze po tej stronie jest jakiś... Tam subuje pan zły duszek, dwa subiki rozdane. Coś czuję, że tutaj będzie tego. Destyniowy. Dziękuję, dziękuję bardzo. Dzięki ogromnie. Kolejny członek roju, który władza. Tak, tak, tak. Bądź czujna, strażniczka. Zapominam, żeby ci powiedzieć o tych tarczach, bo jakoś tak mało jest tutaj tych przeciwników z tarczami elementalnymi. Jak mi się jakiś gdzieś rzuci w oczy, to postaram się ciebie zawołać. No i chyba żadnego takiego nie widziałem, jedynie tych z niebieską tarczą, z tym overpowerem, overchargem, mówiłeś. A do tego to też się trzeba mocno przyzwyczaić, bo już kurde nieraz mi się zdarzało, albo widziałem u innych właśnie, że zabijali jakiegoś prostego mobka mając pół życia i nagle wychodziła ta ćma i wiesz, wybuchała nad nimi i ich zmiatała z planszy, nie?
A, bo my idziemy się spotkać z tym typem, który coś do nas wołał, nie? Przez komunikację radiową. Mhm. Gdzieś tu do góry musimy iść. Ty? Ty nas tu sprowadziłeś? Tutaj, tutaj. Spokój. Pozwólcie mi wyjaśnić. No, czyli okazuje się, że gadaliśmy z duchem Roju. Strasznie dziwny motyw, bo w ogóle nie sądziłem, że one będą gadać w takim naszym języku, że będą miały jakikolwiek charakter, a tu w ogóle zrobili z tego jedną z postaci w fabule. Ktoś się zapytał, czy ty jeszcze żyjesz, że ostatni raz ci widział, jak miałeś 11 lat. I on miał 11 lat, a teraz ma 23. To mnie przeraża, człowiek ma raptem 35 lat, a ludzie już się dopytują, czy ja jeszcze żyję, nie? No żyję, żyję. W plecach łupię, ale trzymam się dobrze poza tym. Wiesz, mogę mieć kilka zadań dla kogoś, kto wie, jak się poruszać, nie zwracając na siebie uwagi. Hej, 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 niczego nie przewróć! Ale to nie jest ten nasz duszek z kolekcjonerki, bo ma ukruszony róg. A, no w sumie widzę teraz, no. Zawsze sobie możemy na swoim ukruszyć róg i będziemy mieli tego dokładnie. Ja nic nie kruszę. Weź to sobie krusz. Cię w ogóle później napiszę, bo ta podkładka to jest taka trochę bardziej interaktywna niż się może wstępnie wydawać, nie? W sensie w tej kolektorce masz jeszcze kilka przedmiotów, które mają w środku chip. Możesz je położyć na tej podkładce i wydobyć w ten sposób z nich dzienniki audio. What? No, tam są w ogóle stary, tam są takie bajery. Masz w tej kolekcjonerce ukryte łącznie chyba 6 kodów na emblemy. Jeden jest tak wprost napisany, nie? A jest kilka takich ukrytych za takimi naprawdę złożonymi zagadkami, nie? Ja swojej jeszcze nie rozkminiałem i nie czytałem jeszcze za bardzo tego, co ludzie w necie pisali, bo oczywiście w necie już wszystko jest rozkminione co do... O, jak zawsze. Co do literki, ale ja chcę sobie właśnie sam też posprawdzać się, bo ja lubię się w takie rzeczy bawić. No, ale mogę ci potem mniej więcej powiedzieć, czego mniej więcej możesz szukać w tym wszystkim, jeśli ci się będzie chciało, nie? Bo generalnie w Destiny jest dużo kosmetyki. Właściwie mamy teraz taką chwilę przystankową, możesz sobie wejść, nacisnąć M i wejść w zakładkę sklep. Okej. Sklep. I tu masz masę różnych rzeczy. Jak klikasz sobie je prawym, to jest zwykle podgląd tego, tych konkretnych rzeczy. Są emotki, są ornamenty do zbroi. Ornamenty do zbroi to jest taki transmog właściwie, nie? Że zakładasz jakiś wygląd na dowolną inną fioletową zbroję. Są skórki do broni, są sparoły. Motki nawet. Tak, tak, tak. Sparrow to są te pojazdy, tak? Sparrow to są te, na których się poruszamy na mapie, a okay. są jeszcze statki, czyli to jak gdyby, czym widać, że lecimy pomiędzy lokacjami, nie? Są kolorki do zbroi, również najróżniejsze. I w sklepie oczywiście większość tych ofert to są oferty za silver, czyli za twardą walutę, którą się kupuje za realne pieniądze, ale jest też segment jasnego pyłu. Po lewej stronie w sklepie wybierasz sobie przedostatnią ikonkę od dołu, ona się właśnie nazywa jasny pył. I tutaj masz rzeczy, które kupujesz za taką walutę, którą zdobywasz za robienie aktywności w grze. Mam masę mil. Łe, to całkiem dużo ma. 3200. To sporo natrzaskałeś. To już sobie spokojnie byś coś fajnego mógł kupić tak naprawdę. Jakby ci się bardzo chciało. No i ta oferta właśnie za Bright Dusta zmienia się co tydzień we wtorek, nie? Bo we wtorki są o 18 resety tygodniowe. Dobra. A widzę. A to w sumie jeszcze jedna rzecz. Teraz sobie możesz nacisnąć I. I potem na dole nacisnąć albo to się nazywa ekran wyglądu, albo klawisz S. No widzę, mam to. I tu możesz sobie właśnie customizować swoje emblemy, statki, sparoły, emotki i personalizacja wyglądu, czyli tak jak wyglądają zbroje. Halo, okay. Halo, cześć pan Eno i wszyscy od Eno, witam bardzo serdecznie. Dzień dobry moi drodzy. Dzisiaj kolejny wesoły dzień w Destiny 2. Dzisiaj uczę miniówę, jak grać w Destiny. Na razie pojętny uczeń,
jesteśmy na etapie kustomizacji. Dobra, to możesz mówić, gdzie nas kieruje teraz misja i możemy śmigać z kolejną misją kampanii. To są gracze, tak? Ten koleś, tak. Ci z niebieskimi ikonkami to są gracze. I oni mają... ten koleś po lewej ma jeszcze taki tytuł wybawca, nie? Na fioletowo. Jak sobie wejdziesz w I i zakładkę triumfy, to na dole masz taki rządek pieczęci. Pieczęcie są związane albo z sezonem, albo z dodatkiem, albo z jakimś rajdem, albo z jakimś typem aktywności. Jak sobie klikniesz taką pieczęć lewym, to masz różne triumfy, które trzeba wykonać, żeby tą pieczęć zdobyć. I jak zdobędziesz wszystkie właśnie triumfy do danej pieczęci, to odblokowujesz sobie tytuł i możesz go sobie przypisać do swojej postaci. Wow, kolejna rzecz do nauki. Nice! Tak. I z triumfów też często można zdobywać jakieś rzeczy kosmetyczne. Co więcej, jeśli na przykład, jak teraz zaczął się nowy dodatek The Witch Queen i zdobyłbyś właśnie do końca całą odznakę z The Witch Queen, to zanim minie rok od jej wydania, możesz zamówić sobie dokładnie tą pieczęć w formie przypinki. I to jest tylko dla osób, które faktycznie zdobyły to w grze, nie? Bungie ma takie systemy właśnie, że w nagrodę możesz sobie coś kupić. Ej, nie, fajne, to akurat jest fajne. Jest mega spoko, ja jestem, mam mocno właśnie nastawienie kolekcjonerskie i akurat te pieczęcie to zbieram od jakiegoś czasu. Ja to tak, pamiętam jak u ciebie byłem. O Jezu, kiedy to było. Ty pamiętasz w ogóle? Na chacie, ta, to był z... To był Pyrko, nie, to było PGA, ze 3 albo 4 lata temu. 3, 4, a nie dalej? Oj, chyba dalej. To może 5, maksymalnie 5. No... No możliwe, że 5, no. Czekaj, tu coś mogę... Nie mogę podnieść tych... rzeczy tutaj. Bo chyba nie mamy ich teraz podnosić. Pamiętam, że ja też to sprawdzałem, jak grałem po raz pierwszy i też nie mogłem tu nic... O, ja już teraz na przykład mogę, ale to pewnie musisz sobie uzupełnić kampanię do końca. A, dobra, wiem, co to jest za bajer. Na tej mapie w różnych miejscach będziesz mógł znaleźć ukryte takie ćmy. I najwyraźniej z konkretną ćmą musisz wrócić do konkretnej kartki. I to coś ci najwyraźniej odblokuje. Ja już po prostu jedną miałem podniesioną. Bo pytałeś w sumie wcześniej o znajdźki. Jest dużo różnych. I znajdźki w tej grze często odblokowują ci takie lore'owe wpisy. Generalnie lore tej gry, powiem ci, jest... masakrycznie rozwinięty, rozbudowany i naprawdę bardzo fajny, ale też cholernie trudny do rozgryzienia i rozczytania, nie? Ja mimo, że gram w Destiny właściwie no, od samego początku Destiny 1, to jak ja chcę zrozumieć coś w tej grze, to ja wchodzę po prostu na YouTube'a i słucham mądrzejszych ode mnie, nie? To jest jakiś patrol? Co to jest? Jakieś wyzwanie? To są takie bardzo krótkie misje. Na przykład zabij 10 przeciwników w okolicy. To jest takie coś, że my jesteśmy teraz w takiej lokacji otwartej, nie? Że to nie jest nasze no konkretne zadanie, tylko właśnie ludzie sobie latają. I tu jest mnóstwo jakichś tam, wiesz, wydarzeń publicznych, nie? Które się po prostu co jakiś czas spawnują w różnych miejscach. Są jakieś skrzynki poukrywane, są właśnie takie misje patrolowe, tak żebyś miał po prostu co robić, nie? Dobra. Dobra, lecisz do misji, tak? Tak, tak, no. Strażnik poleg. Oj. Chyba no, cię zestrzeli na parolę, a on wybucha, także zadaje dodatkowe obrażenia. Cześć, Enable. Cześć w ogóle, czatki. Przepraszam, że jestem taki mało aktywny, ale ja tak mam, jak gram z kimś, że jestem totalnie skupiony na rozmowie i gierce, już wtedy na czat jak gdyby nie jestem w stanie wygospodarować uwagi. Także dzisiaj tak to niestety trochę wygląda. Enable, wiesz co, ja wczoraj do późnych godzin nocnych kończyłem kampanię i bardzo mi się podoba. Na razie moim zdaniem fabularnie najlepsza kampania. Gameplayowo właściwie też. Jak mi się podoba soundtrack z Witch Queen, nie wsłuchiwałem się jeszcze szczególnie. Muszę sobie przepraszam, Spotify'u posłuchać, bo pewnie już jest. Finch, zbliżamy się do świątyni Roju, o której wspominałeś.
No i tak w dużym skrócie, jakbyśmy sobie grali na tym normalu, to myślę, że ta kampania to jest zabawa na jakieś 6 godzin, nie? I jednym z problemów Destiny jest to, że ludzie kupują tę gierę, przechodzą sobie taką kampanię w kilka godzin i mówią, kurde, to już to moje pieniądze poszły? A wiesz, to nie do końca to chodzi. No tak, wiem. Dookoła jest masa innych rzeczy, które można robić. Tak. Można grać Tygiel, można grać Gambit, można latać dungeony, są rajdy. Na rajd mam nadzieję, że uda mi się ciebie zabrać właśnie na ostatni dzień naszego streamowania wspólnego, bo rajdy to jest taka aktywność sześcioosobowa, która jest, termin rajd z różnych gier MMO na pewno kojarzysz, ale moim zdaniem w Destiny 2 to jest zupełnie inny poziom, to jest zupełnie mowa o czymś innym, nie? Tutaj masz bardzo skomplikowane mechaniki, zagadki, właśnie mocna praca drużynowa, dobieranie ekwipunku do różnych enkanterów i tak dalej, i tak dalej. No i to jest jak gdyby to mięso tej gry, to najważniejsza rzecz, którą można w tej grze pokazać. I ona jest oczywiście najbardziej wymagająca i wymaga właśnie posiadania składu sześcioosobowego, bo nie ma matchmakingu do tego, ale to też jest to najlepsze, co ta gra moim zdaniem może zaoferować. Przyszła po nią Xivu Arat. Mam nadzieję, że uda nam się pójść. Ale Savatun znalazła jej zobaczę, bo rajdy to jest coś pięknego. Pamiętam jeszcze za czasów WoWa. Ale jak grałem przed... O Jezu, na początku. Dobra, my wchodzimy teraz w taką ciemną jaskinię i z jakiegoś powodu akurat tutaj nasz ghost nie ma trybu latarki, więc strzelamy sobie w ścianę właśnie w te takie bańki pomarańczowe i one nam podświetlają teren, nie? I w ten sposób sobie odsłaniamy drogę dalej. Ja też podejmuję wielkie ryzyko. Dobra. Założę się, że zmienisz ton, gdy znajdziecie Sagirę. Jeśli ją znajdziemy, wtedy pomówimy o zaufaniu. Flag już miałeś? Nice. Prągwie właściwie. To znaczy, czy miałem, a nie zawsze się ma, czy co? No, wydawało mi się, że na starcie ich nie dostaje. Ja się później kupuję u Hawthorn, czyli takiego NPC-a od klanu. Teraz nie wiem, czy widziałeś, mieliśmy na ekranie taki napis restrykcja odrobień. To oznacza, że jeśli padniemy oboje na raz, to restartuje nam cały ten encounter. No. Czyli może nas zwipeować. A to jest dość mocne, ta broń. A czego używasz teraz? No cały czas tego samego, no. Spoko. Tak, wolno te pociski lecą, ale mocno biją. Tak mi się wydaje, że mocno. Mi się najlepiej w tej grze strzela z rewolwerów. To już nawet nie chodzi o to, jak wiesz, zadają obrażenia i tak dalej, ale to jak się animują, jak brzmią, jak po prostu czujesz moc tej broni, to jest doskonałe. Uwielbiam. Więcej wzgardzonych. Co nie? Na normalu to ja się często powstrzymuję, żeby już nie strzelać, żeby właśnie Miniuwa sobie postrzelał trochę więcej, bo jak gdyby no padają, to widzicie, cyk, nie ma. A na legendarce przecież tutaj cały czas było tylko wychylanie się, chowanie i tak dalej. Jest duża różnica. Powiedz mi, ile masz teraz lighta? Mocy w sensie? Mówię, czekaj, tylko pozbieram tutaj. Jasne. Lighta mam 1357. Okej, czy ja mogę coś zmienić? Tak, tu mogę dać...
powiem ci szczerze, że warto właściwie co taka skrzynka w misji fabularnej wymieniać sobie te rzeczy z ekwipunku, bo praktycznie z każdej skrzynki takiej w misjach fabularnych na tym etapie wypadnie ci praktycznie bankowo coś lepszego, nie? I to warto sobie od razu na siebie założyć, szczególnie w tych zbrojach, bo wiadomo, że z bronią to już jest trochę kwestia preferencyjna, jak ci wypadnie jakaś fuzyjka, której na przykład nie lubisz, bo fuzyjki są fuj totalnie, no to wiadomo, że niekoniecznie będziesz chciał ją od razu wykładać, nawet jeśli jest mocniejszą mocą, nie? Fuzyjka, karabin pulsacyjny. Można myśleć przez fuzyjki? Fuzyjki to są takie bronie, które musisz je naładować, czyli zaczynasz strzelać, one zaczynają się ładować i potem po prostu puszczają taki impuls, nie? Okej. Sprzymierzyliście się z Rojem z wyboru i całkiem dobrowolnie. Dokonywanie wyboru nie zawsze oznacza, że masz wiele opcji. Dobra, my chodzić tu mamy. Nie twierdzę, że skumplowanie się z Rojem było słuszne, ale tu chyba. Zapewne wielu z nas zasłużyło sobie na to. Ja tylko próbuję naprawić swoje błędy. To powinno coś znaczyć. Przekonamy się. Okej, tutaj. Czyli teraz mam 1374. No, to zmieniłeś kilka przedmiotów i bardzo dużo ci podbiło, nie? To są takie, to są szczupaki, czyli takie sparoły, z których można strzelać. Lewy możesz normalnie nawalać, a mamy teraz walczyć z takim pająkoczołgiem. On ma kryty na nogach. Te nogi mogą mu pęknąć. Jak mu pękną, to mu się otwiera kark i można ten kark nawalać. No, szybko poszło. Na tym legendarnym trybie przyszedł, kurde, z 15 minut spędziłem. A to wszystko na legendarnym robiłeś? Tak, wiesz co, bo my się szykujemy na raid, który ma wyjść za lekko ponad tydzień. I tam musimy mieć już dość wysoką moc pod top, nie? A jak kończysz robić kampanię w trybie legendarnym, to z automatu dostajesz set na 1520. To już jest taki bardzo fajny buścik, także ja przewidziałem całą noc i po prostu orałem tę kampanię, żeby już mieć to dzisiaj z głowy. To tak, to było bardzo proste, ale dlatego, że no ja jestem mocno teraz OP dla niego, nie? W sensie... No ja już mam... Ja nawet nie wiem, ile ja mam. No, 1524. Podsumujmy. Wkraczamy dla do Miniego to nie jest równie proste, pamiętajcie o tym, nie? W sensie on ma dużo mniejszy life teraz, więc no musi trochę się więcej nastrzelać w tych wrogów. Tak, mniej więcej o to chodzi. I to zdecydowanie nie jest jakaś pułapka? Słuchaj, możecie mnie przesłuchiwać ile chcecie, ale niczego nie ukrywam. Zapewniam. Moi strażnicy wielce sobie cenią prawdomówność. Chyba tak skacze, nie wiem, czy dobrze idę. Chyba dobrze akurat, także spoko. Wywołałem ją na wszelki wypadek. Nazwijmy to zabezpieczeniem. Czujnym okiem. Na wypadek, gdyby twoje czyny przeczyły słowom. No, ale widzę, że ze skakaniem zaczynasz sobie radzić się, przyzwyczajasz. To z czasem wchodzi w krew. Zawsze chciałem pracować dla straży przed... Nie używam tak często tego drugiego skoku, wiesz? Jest mi niepotrzebny. Czaję. Spisz się, a może gdy już uporamy się z Sabatą, pomówimy o twojej przyszłości. Jak coś, to masz różne tryby skoku do wyboru. Wiesz co, nie skacz jeszcze na dół. Wejdź sobie, naciśnij I, kliknij prawym na swoją podklasę, czyli to fioletowe.
i druga ikonka to powinny być opcje skoku. Jak gdyby masz teraz wybraną jedną, a jeszcze masz dwie inne do wyboru. Możesz sobie przeczytać, jak to wygląda i być może coś będzie ci pasowało bardziej. No, tam tak samo w razie czego miałeś też inne ustawienia granatów, inne ustawienia umiejętności klasowej i czegoś jeszcze, nie pamiętam czego. Co latają z kadzidłami, nie? Takimi świecącymi. No, widzę za tobą nosem. To oni mają kryta właśnie na tym kadzidle. Bo tu mamy ten kryształ zniszczyć, a on jest niewrażliwy. To znaczy, że na dole prawdopodobnie jest koleś, o właśnie, ten tutaj kapitan. Jego trzeba ściągnąć. O właśnie, zobacz, on ma teraz taką niebieską aurę naokoło siebie, nie? Mm. To znaczy, że to jest aura arkowa, elektryczna. Także jakbyś miał jakiś element elektryczny na broni, to mu szybko tą tarczę zdejmiesz. A jeśli nie, no to trzeba trochę w niego postrzelać z czegokolwiek, nie? Im wyższy poziom trudności, tym jak gdyby ta tarcza, jeśli nie używa się właściwego elementu, stwarza większy opór. Dobrze, dobrze. Dobra, kryształ jest odsunięty, to rozwalam. Dobra. I teraz ten na środku. To już ostatni. Ruszajmy na dół. Dobra, do studni. Tutaj sobie wyhamuj ten skok, jak już będziesz się... O, właśnie. Okej. Okay. Prawie wyhamowałem. Gomot, wiesz co, uczę miniówę grać w Destiny 2, więc przechodzimy kampanię na normalu od początku, a ja przy okazji mu tam opowiadam o różnych rzeczach w gierce. Nie mogę tego użyć, tej chorągi. Wiesz co, jak ją stawiasz, to automatycznie sam jej używasz, nie? Jak, a, okay, jak ktoś dobra. Inny podchodzi, to wtedy musi sam. To jest zupełnie biała tarcza, to znaczy, że ona nie zależy od elementu, tylko od mechaniki. Musimy coś innego zrobić, żeby z tego typa tą tarczę ściągnąć. I tu są takie runy i takie korytarze, więc musimy się udać w te korytarze i zobaczyć, co tam jest na końcu. Ja do siebie podejdę. Tak? Dobra, tu jest przejście. I... Tutaj. Dobra. No i tu jest ten sam schemat, nie? Czyli typ tarczy. To jest akurat tarcza solarna, czyli właśnie ognista. Jak sobie jego ściągniemy, to tu jest teraz kryształ odsłonięty do zbicia. No i w każdym z tych korytarzy musimy właśnie zniszczyć taki kryształ, nie? Są dwa korytarze, czy cztery były, bo... Cztery albo trzy, ale wydaje mi się, że cztery. Dobra, teraz wróciliśmy na tą główną strefę. A, czyli trzy będą, bo jedna odnoga to jest to miejsce, z którego my przyszliśmy, tak właściwie, nie? Ja pójdę w drugą, nie? Ty idź w tą. Aha, dobra, spoko.
Jak tam znalazłeś swój? No już. Dobra. A, w ogóle w tej misji mamy zlokalizować Sagirę, a Sagira była ghostem Ozyrysa, czyli takiego NPC-a, którego ciało w poprzednim sezonie weszło właśnie Savatun i podawała się za niego, nie? Czymkolwiek był ten wielki wzgardzony. A, on zwiał, dobra, myślałem, że będziemy walczyć. Musi wiedzieć, czego szukał. Zaskoczyłeś? Zgardzeni powinni być bezmyślni. Tak, słyszysz mnie, nie? Ale ci są potężni, tak, no. Dobra. Zorganizowani. Jeśli działają, to tylko dlatego, że ktoś im nakazuje. Założę się, że odpowiada za to pana. Masz na myśli Fikrula? Przywódcę, znaczy byłego przywódcę baronów? Być może. Został wypędzony ze splątanego brzegu nie tak dawno temu. Nie sądzę, żeby to był on. A skąd możesz to wiedzieć? Cóż. Świat tronowy z Kombaty jest w świetle Savatun, prawda? Powinien być potężny przez duże P i nie wpuszczać ciemności. A jednak, w jakiś sposób wzgardzeni przedostali się do środka. Najwyraźniej zdobyli równie wielką moc, co? Jak mi się podoba Void 3.0? Bardzo spoko. Tylko czekaj, bo ja się nie mogę teraz znaleźć, bo nie widzę gdzie. Chyba tutaj. Czy jeszcze zdążę? Powinienem zdążyć. Bardzo mi się podoba póki co, bo ja z Voidem dawno nie miałem żadnej styczności. A to, co widziałem wczoraj, mimo że ja bardzo mało eksperymentowałem na razie z nim, bardzo mi się podoba. Także mam nadzieję, że faktycznie się pobawię tymi różnymi aspektami i tak dalej. Może coś fajnego się tutaj uda skleić, może faktycznie na dłużej trochę z tym Voidem zostanę. Ja od dawna używałem tylko i wyłącznie Solara. Tam, Sagira. No, to jest ten ghost, którego szukamy właśnie. Niebieski w tej bańce. Dobra, i to samo z bossem? Z kolei starczą, czyli dostanie trzeba zapis, spadnie dokładnie kryształ do obicia. Pewnie bossa teraz możemy democzować. Tak, no. Nie. Jeśli boss ma przydzielony pasek życia, takie kreski, no to zwykle oznacza, że są jakieś właśnie takie etapy democzowania i etapy, w których on będzie nieaktywny, nie? Właśnie już zbiliśmy. Dobra, bo to jest ta runa, no. Dobra, to znowu się rozdzielamy, bo są znowu trzy odnogi, znowu trzy runy trzeba odwiedzić. Zjechaliśmy mu drugi pasek, czyli teraz znowu powtóreczka będzie. Znowu się rozdzielamy na trzy odnogi. Dobra.
boss do bicia. Zmienimy przydać do korytarza. Zajmijmy ciebie. No i git. To nie był Baron, ale stawał się równie potężny. Z czym mamy tu do czynienia? Na waszym miejscu nie czekałbym tutaj, by się tego dowiedzieć. Łapmy Sagirę. Tak, ja się w ogóle odpaliłem z tym ultem i go zjechałem tak na szybko. Kurde, biedny mini akurat wtedy się odpalił z tym, ze swoim ultem. Więc trochę znowu źle moment wyczułem, bo on chciał zmienić swój power moment i wykorzystać ulta, a już nie było na co, bo mu tarcza skoczyła. Zapamiętaj. Dlatego mówię, ja muszę trochę mniej chyba tutaj strzelać, żeby on też mógł się fajnie pobawić umiejętnościami i innymi rzeczami. Chyba za bardzo biegnę do przodu, mam wrażenie. Nie mam pojęcia. Nigdy wcześniej nie słyszałam tego imienia. Hej, ależ to ekscytujące! To nowy trop! Najbardziej ekscytujące jest to, że mówiłeś prawdę. Ale obstawiam, że jak tak sobie słuchasz tych dialogów w kampanii, to fabuła nie jest zbyt czytelna, nie? No nie, no jak zacząłem od tego dodatku, to tak nie bardzo, nie? Ja mam wrażenie, że oni teraz i tak trochę więcej tłumaczą w dialogach tych rzeczy, które właśnie wydarzyły się gdzieś tam wcześniej, ale podejrzewam, że to i tak może się w tym po prostu tak pogubić. Możesz być pewny, że postaramy się tego. Ja się gubię od wszystkich informacji, które dzisiaj uzyskałem na temat tej gry. Ja muszę się przespać, kolejny raz będzie lepszy. Spoko. Sprowadźcie ją do mnie najszybciej, jak zdołacie. Jeszcze nie okłamujmy się, no trochę tych informacji tutaj jest. Wszyscy. Jest, ale dobrze ogarniasz. Mechanikę i tak dalej. Dobra. A, chyba nas wyrzuci teraz, nie? Prawdopodobnie. No, możesz sobie znowu prześledzić, co tam za itemki ci dało. I jest coś takiego, że jeśli dla danego slotu broni masz już te wszystkie 9 pól w ekwipunku zapełnione, to ta nadwyżka, której nie możesz podnieść, po misji leci do kuriera. O, to też pamiętam, no. No i na towerze u tego kuriera możesz sobie faktycznie odebrać te rzeczy. Przy czym on też ma swój limit, chyba 30 slotów. I jeśli mu się ten limit zapełni, to on zacznie od dołu usuwać te starsze przedmioty i zastępować nowymi, nie? Dobra, teraz mam jakiś czas. To jest wydarzenie publiczne, to jest ikona wydarzeń publicznych, nie? To jak chcesz, możemy iść zobaczyć, jak nie, to nie. Okej, czy ja mam zaznaczone? No dobra, mam. Nie. Tak, mam, no główne zadanie, ale nie pokazuje mi w sumie, gdzie mam iść. To sprawdź na mapie miejsc docelowych. Tam pewnie masz informację, gdzie. A tu? No niby gdzieś tu jest. My tak naprawdę, wiesz, w tym dodatku praktycznie wszystkie misje, poza chyba jedną, robimy właśnie w tej lokacji Świat Tronowy Savatun. Na tych planet też jest tu trochę więcej, nie? I było jeszcze więcej, tylko tak jak mówię, oni trochę żonglują tym kontentem w grze i czasami jakaś planeta wyleci, czasami jakaś planeta wróci. Jezu, Gomot, to tobie ta glewia się autentycznie chyba spodobała, co? W sensie, nie wiem jak szybko wbijałem się te levele, mogę teraz zobaczyć. Ja zabiłem bardzo mało z tej glewi, ale co mi wpadło? Całkiem sporo do pierwszego poziomu, a ja dosłownie kilka razy strzeliłem. Mi się nie podoba ta glewia. Nie przekonam się raczej do niej. Dam jej jeszcze kilka szans, spróbuję ją podlevelować, ale mam podejrzenie, że to nie będzie broń dla mnie. Pan oszust. Co to za wtopa? Mam porozmawiać z Inkorą, tak? Jeśli się nie mylę. Z Ikorą. Ikorą, no. To ona powinna być na enklawie. W sensie bierzesz sobie miejsce docelowe, Świat Tronowy Savatun i po lewej stronie, jak sobie przejdziesz, to jest taka pomarańczowa ikona enklawa.
Tam masz jakiś znacznik? A, tu jest, dobra, tak, tak, no. Dobra, no tam powinno być. Dobra, mam, mam. Wleciałem do góry, w dół, w prawo, ale w lewo nie poleciałem, myślałem, nic nie ma. No wydaje mi się, że crafting broni jest właśnie dostępny tylko z poziomu enklawy. Chyba nie da się tam inaczej dotrzeć. Daj spokój, pan oszust, ja będę miał PTSD po graniu tej legendy. W sensie wiedziałem, na co się pisze, ale też już byłem zmęczony bardzo, nie? Jak gdyby chciałem zrobić tę kampanię w jeden wieczór i po prostu byłem cholernie zmęczony. To szło źle. Po prostu na koniec już szło naprawdę bardzo źle. Ej, Mini, ja wrócę za minutkę, okej? Okay? Dobra, spoko, spoko. Dobra, zaraz jestem. Czatki, za momencik jestem, skorzystam z toalety i zaraz z wami jestem z powrotem. Dobra, jestem. Dobra. Okej, gotowy. Tak. Kota masz? Dobra, czekaj, już jestem. Musiałem kota wypuścić. Spoko. W ogóle twój statek chyba jest zadekowany na górze. A ten? Może być, no. Mój a to jest chyba podstawowe, ja żadnego... A... Czekaj, twój gdzie jest? No właśnie, mój tu wisiał w powietrzu i nagle gdzieś po prostu wziął i odleciał. I nie wiem, czy teraz mi ktoś po prostu zajumał statek, czy o co biega? Mojego nikt nie ruszy. Podstawówkę. Czekaj, zadania. Królowa Wiedźma. Patrzę, co Mini robi na drugim ekranie, żeby wiedzieć mniej więcej, co ogarniamy. Czyli żeby to wziąć teraz, to zadanie muszę ukończyć misję więź w piramidzie na Europie, tak? Dobrze to... Nie wiem, bo ja nie widzę twojego progresu fabularnego, nie? Widzę u ciebie na ekranie teraz, że masz do podniesienia broń, ale nie możesz tego zrobić, bo nie masz miejsca w ekwipunku. Czyli dla tego slotu broni musisz opróżnić jakieś miejsce. Skąd wiesz, że nie mam? A, bo tu jest za mało miejsca, dobra. To co mi mówiłeś. Okej, okay, dobra, czyli ja tutaj sobie po prostu...
Najeżdżasz na przedmiot, który ma najsłabszy moc? No, ale moc? Patrzę... No właśnie, bo tak patrzę, bo to jest zawsze tu od góry chyba, tak? Jakoś idzie. To znaczy, im niżej, tym nowsze, nie? Tak to wygląda. A im niżej, tym... Dobra, okej. Okay. A czemu na mojej broni mam teraz wykrzyknik czerwony? Na głównej broni? Wiesz co, bo to jest jedna z tych broni właśnie, o których ci mówiłem, że one właśnie są związane z tym craftingiem. Jak sobie do craftingu, okej, czyli o to chodzi. Tak, ale widzę, że wykonałeś tam progres, więc kliknij ją sobie prawym. Mhm. I właśnie masz taką ikonkę w czerwonej ramce. I tam możesz sobie wybrać jedną z dwóch nagród. Ja ci nie powiem teraz, jak gdyby, która z tych walut co będzie robić i co pozwala osiągnąć, natomiast wybierz sobie randomową po prostu. Dobra. I teraz pytanie, czy ty dalej możesz... O. Teraz coś się zrobiło. Czy dalej mogę co? Nie, właśnie patrzę i teraz zniknęła ci czerwona ramka z tej broni. To znaczy, że już kolejnego elementu z niej nie wyciągniesz, nie? Teraz musiałbyś znaleźć kolejną broń z czerwoną ramką, żeby właśnie pozyskać te elementy. Okay. To ja może też sobie postrzelam takimi, też sobie podblokowuję rzeczy. No dobra. Wiesz co, Strzeboron już zauważył, że było napisane, że jest z, że jest za mało miejsca. Także wydaje mi się, że już teraz nie będę chyba wracał do tematu. Wiesz co, jak jeszcze możesz do mnie właściwie podejść, to ci pokażę, to są dwie takie dość istotne rzeczy. One są w kilku lokacjach hubowych, ale właśnie w tej lokacji mamy tutaj skrzynkę kuriera, czyli właśnie te rzeczy, których nie podniosłeś, trafiają tutaj. Możesz sobie zobaczyć, co wypadło. A no mam kilka rzeczy, no dwie. No i z tego poziomu możesz je sobie albo właśnie rozmontować, albo podnieść, nie? I tu masz jeszcze terminal, czyli twój schowek. Tu są przedmioty, których nie chcesz aktualnie przy sobie nosić, ale może chcesz sobie właśnie wrzucić, żeby zostały na później, nie? To tu możesz sobie je storować. Okej. Okay. I tak naprawdę nie będziesz raczej korzystał z tego terminala w grze. Podeślę ci taką stronkę Destiny Item Manager. Tam logujesz się jak gdyby swoim kontem Bungie. To jest przez oficjalne API od Bungie, więc to jest bezpieczna metoda. I z poziomu właśnie przeglądarki albo aplikacji mobilnej przerzucasz sobie przedmioty między postaciami, między właśnie Voltem. Bardzo, bardzo wygodne. No. Dobra, to jak chcesz, możemy zaczynać kolejną misję. Dobra. Teraz tak, my musimy iść... Miejsce docelowe. Kiedy zaczęło się wprowadzanie? No już prawie trzecią godzinę lecimy. Okej, czyli, ale tutaj muszę jakoś odblokować to miejsce. Ausratmur. Europa. A, bo to jest teraz faktycznie misja na Europie, a jest coś takiego, że jak jesteś nowym graczem, to musisz ileś tam expa wbić, żeby mieć dostęp do tych lokacji. To teraz musimy porobić rzeczy niezwiązane z kampanią. Jak chcesz, to możemy na przykład skoczyć na Tygla, żebyś się rozklikał i zobaczył, jak ci się lata. Albo jeśli nie chcesz na razie mierzyć się bezpośrednio z innymi graczami, to możemy skoczyć też na Gambit. To jest taki tryb łączący PvP z PvE. Trochę skomplikowany do wyjaśnienia, ale wydaje mi się, że... Dobra, to Gambit włączę. Dobra. Przy czym od razu ostrzegam, że wraz z tym dodatkiem, który wyszedł wczoraj, zmieniły się zasady Gambitu, więc ja nie do końca wiem, na co się zmieniły, bo go w tym sezonie jeszcze nie grałem. Ja ci wyjaśnię, jak to wyglądało kiedyś i będziemy próbowali dojść do tego, jak to wygląda teraz. Dobra. No, Gambit to jest taki tryb 4x4. Obie drużyny lądują na bliźniaczo podobnych do siebie mapach, na których jest arena spawnowa, środek i trzy odnogi, które mają jakieś swoje nazewnictwo. W tych właśnie odnogach losowo spawnują się grupy przeciwników,
I z tych przeciwników, jakich zabijesz, wypadają mołty, takie trójkąciki, które można podnieść. Możesz podnieść maksymalnie, jedna osoba może podnieść jednorazowo maksymalnie 15 takich kawałków i może wrócić z nimi do części centralnej, tam jest takie urządzenie, które nazywa się bank i może do tego urządzenia te fragmenty wrzucić. Zadaniem drużyny jest wrzucenie chyba aktualnie 100 tych fragmentów, chociaż zaraz się przekonamy, żeby przywołać tak zwanego pradawnego, czyli takiego bossa. I chodzi o to, żeby zabić swojego pradawnego szybciej niż zrobi to przeciwna drużyna. Twist w tym wszystkim jest taki, że od czasu do czasu otwiera się portal, w którym jedna osoba może przejść na mapę przeciwników i ich zabijać. I wybijać przeciwników. No. I można wytrącić im na przykład właśnie zebrane mołty, które aktualnie na sobie mieli, a których nie zdążyli wrzucić do banku, nie? Czerwony legion. Te szumowiny zabrały wam wieżę, prawda? Bo jakiś samouczek mi tu wyskoczył. Przygotuj się na strzelaninę, siostro, i zanieś okruchy do banku. Ruchy to by. To ile masz ich zebranych aktualnie przy sobie, będzie ci się po lewej stronie wyświetlać, nie? I tak samo na mapie pojawia się taka czerwona ikona sygnalizująca, w której właśnie części mapy aktualnie spawnują się wrogowie. Jak wybijemy ich wszystkich z tej strefy, to zaczną się spawnować w jakiejś innej strefie. Dobra. O ile bijesz tak z ciekawości, to sporki? 103 w głowę. To ja biję po 30. Przy czym ja biję z rewolweru, czyli on wiadomo, że wolniej strzela, nie? Dobra. A ja mam 300. Dobra, mam burstową. Okej, to podobny damage. No mówię, właśnie w tych trybach, właśnie typu podstawowe rzeczy w tyglu, gambit i inne tego typu rzeczy, nasz light jest równany, nie? Czy ja tu nie mam jakiejś szczególnej przewagi? Czasem będziesz widział na mapie takie fioletowe ikony. One oznaczają, że jest paczka amunicji heavy do podniesienia w nich. To jest chyba w sumie tryb, który najwięcej grałem. Grałem Destiny. Mówisz? Gambit? Tak, no przyszedł ten mniejszy stworek od nich. Nie wiem, jak one się nazywają na środku. Tak, bo za każdym razem, kiedy drużyna wrzuca 5, 10 albo 15 odłamków, a właściwie więcej niż 10 albo 15 odłamków, to u nas spawnuje się mały, średni albo mocny przeciwnik. I na czas, jak ten przeciwnik jest dostępny na naszej mapie, my nie możemy korzystać z banku. Trzeba najpierw pozbyć się wszystkich przeciwników, nie? Jest jeszcze taki motyw, że jeśli mamy dwóch przeciwników zespawnowanych u nas, to nasze odłamki stopniowo są przesyłane do banku przeciwników. Dobra. O, tak jak teraz, jest taki sygnał alarmowy, nie? Ja już go tutaj leję. Dobra, a lepiej oddawać na przykład 10 zamiast 5, nie? Wiesz co, różnie. W sensie zamiast 7. Lepiej 10 zamiast 7, to na pewno. No. Dobra, w ten sposób, bo wtedy ten większy tam pójdzie. A najlepiej po prostu 15. No ale zawsze może przyjść i mnie zabić ten przeciwnik. Będziesz miał informację o tym, że jest przeciwnik u nas, w razie czego, nie? O, teraz jest, zobacz, taki typek koło mnie, z taką białą aurą i on jest... On jest mocny, właśnie, aż mnie zabił. W każdym razie z niego, jak zbijamy mu hapsy, stopniowo wypadają odłamki, jak go zabijemy, to w ogóle wypada ich dużo. Priorytetowy cel zniszczony! Dobra, mam... Dobra, to co się zmieniło, to przede wszystkim z tego co widzę właśnie dropy amunicji heavy, bo one teraz lecą właśnie z tych typów tarczach, jak kiedyś nie leciały. Idź się przywitać! Mój sojusznik najeżdża drugą stronę! O! Ktoś przeszedł od nas, tak? Na drugą stronę. Aha! Wasz najeźdźca padł, ale zabrał kogoś ze sobą. Dobrze. O,
teraz mam przeciwnika u siebie. Także możesz się trochę wycofać, jeśli masz odłamki. Mam 5, ale w sumie czy on tutaj przyjdzie? Oj, będzie nas ścigał. Jak da radę, to wybije całą drużynę. Dobra, zabił mnie, nałożyły mi się znaczniki, myślałem, że to nasz biegnie. Dobra, dobra. Okej. Okay. Aż kurde, przelagowało mi. Chcieli walki? Leży. Dałaś im walkę. Drogi najeźdźca zabity. Nieźle. A, piszą mi, że te heavy, które się tutaj pojawiło wcześniej, spawnuje się po każdej fali zabitych przeciwników, nie? Czyli jak jest jakaś lokacja, spawnują się moby, jak zabijemy wszystkie, to spawnuje się właśnie skrzynka z heavy ammo. Czyli w sumie fajna zmiana, w porównaniu do tego, co było wcześniej. Wróg jest teraz, tak? Tak, tak, tak. Jak masz taką aurę czerwoną, to znaczy, że jest wróg. Tam nie jest? Zwykle działa to w taki sposób, że on się spawnuje w lokacji, w której nic się nie dzieje. Aha. Leży? Jest bezpiecznie. Drużyna przeciwna wezwała prawdownego. Jeśli go zabiją, wygrają to. To oni wezwali swojego prawdownego i zaczynają go bić, nie? Portal czeka. Zrób tam bajkę. Trzeba by było ich złapać. Mogę sobie skoczyć. Tak się czują pochwyceni. Rozkoszuj się tym. O, teraz ich nie widać cały czas przez ściany. Chciałem kurde ultem ubić, ale jeszcze nie wiem jak się ultem klei nowy Voidowy do przeciwników. Ale chyba nie zbijają mu życia, co? Temu pradawnemu? Nic się nie ruszyło w sumie. Wiesz co, bo na początku on się spawni z takimi latającymi wiedźmami i generalnie za zabijanie tych wiedźm dostajesz dodatkowy mnożnik tego, ile obrażeń zadajesz temu prawdawnemu. Więc na początku się zbija po prostu te wiedźmy, nie? Dobra, jak widzisz ten nasz pasek, to on na lewo od tego niebieskiego jest już tak na jasno-szaro uzupełniony. To oznacza, że generalnie te odłamki są zebrane, ale jeszcze nie zbankowane, nie? Mhm, już właśnie oddałem. Dobra, no i teraz my zaczynamy. Jesteśmy trochę do tyłu, ale w sumie może pójdzie. Ale czekaj, bo wiedźmy nie ma. A nie, wiedźmy są, ale są na innej części mapy, dobra. Tak to zrobili. Kiedyś było tak, że już rozgrywka się przenosiła tylko i wyłącznie właśnie na środek mapy, nie? Mam najazd. Widzę go. Leży. Napieraj dalej! Drogi najeźdźca zabity! Nieźle! To już się robi najazd! Jest jeszcze taki motyw, że jeśli podczas najazdu oni by zginęli, to przywraca się część życia prawdownego, tak jak stało się teraz. Dobra, teraz wiedźmy są znowu. Aha. Kurde, nie do końca pomagam, jak to teraz działa. Wasz najeźdźca padł, zabrał kogoś ze sobą. Dobrze. A to nie było tak, że tego pradawnego musiałeś kilka razy przywoływać? Może było tak kiedyś, już nie do końca pamiętam. Bo już tak, wydaje mi się, że znowu musiałeś, jak raz przywołałeś, on miał jakiś tam czas, w którym jest taki jakby alive i znikał i musiałeś znowu zbierać chyba te odłamki. Może, już nie pamiętam jak Gambit wyglądał kiedyś. On się generalnie kilka razy już zdążył zmienić, nie? To już jest któryś jego reliefing, od kiedy to wyszło. I jak ktoś zginie od... Zajeźdź za ucień! Następnym razem kontakt! Wysłannicy dostali za swoje! Pożry!
Dobra, w sumie... No nasz się uleczył, nie? Prandawny. Do no fula. Niestety. Nie. Ja spróbuję wskoczyć. Coś ubrać. Skazuj tych strażników. Aż kurde, mi się skończyło. Ale jedną bitę. Dużo odradza tego życia widzę, bo jednego typa tylko sprzątnąłem. Mam wiedźmy. Kiedyś było tak, że to było zależne od paska życia bossa, czy się spawnują wiedźmy, nie? Co pasek się spawnowały, a teraz widzę chyba jest czasowo. To właściwie też może urozmaicić trochę tę rozgrywkę. Dobra, oni chyba już teraz ubiją swojego, raczej nie ma szans, że to wyciągniemy. Koniec. Ubili. Wysłannicy zastali na wieki. Okej. No, ale generalnie teraz lód dostajesz niezależnie od tego, czy wygraliśmy, czy przegraliśmy, nie? Ale adekwatny do progresu, który wykonałeś nie. podczas danej rozgrywki? Nie, totalnie randomowy. Aha. Adekwatny tylko i wyłącznie do twojego aktualnego poziomu lighta, nie? A nie jest ta, a czyli nie ma tak, że jak wygrasz, dostajesz lepszy? No niestety tak nie jest. Też uważam, że tak powinno być, no ale nie. No i w Gambicie też, gdyby masz rangi, które zdobywasz tutaj za zwycięstwo, faktycznie dostajesz więcej tych punktów. Tak samo, wiesz co? Możemy właściwie polecieć na Towera, żebyś sobie podniósł bountiesy. Weź Escape'a dokładnie. I weź nas na wieżę i na spawn po lewej stronie, który się nazywa Annex. Wieża to jest ta kulka na samym środku. A, dobra, no. I gdzie? Po lewej stronie masz taki spawn, Annex? On się nazywa Annex, no. Bo jest coś takiego jak zlecenia, nie? I one się tam, niektóre są tygodniowe, niektóre są dzienne. I to są takie krótkie zadania, że na przykład, nie wiem, zabij 10 przeciwników używając strzelb w danym trybie, nie? I są właśnie, jest zestaw bountiesów przypisanych do Tygla, do Gambitu. I za to dostajesz expa takiego ogólnego, ale dostajesz też jak gdyby punkty do tej rangi gambitowej. Za tą rangę gambitową też masz jakieś dodatkowe nagrody, nie? Więc jak wiesz, że będziesz sobie przez jakiś czas robił jakąś konkretną aktywność, to też warto właśnie o to zadbać, żeby to ze sobą zabrać. I Drifter właśnie, czyli koleś od Gambitu, jest tutaj w okolicy. Włóczęga. Hej, dzieciaku, dobrze wyglądasz. I to są te takie zielone ikonki, nie? Możesz sobie podnieść na pewno te cztery pierwsze, a później masz na samym końcu piątą, taką inną. Ją możesz podnieść kilka razy, tam pięć chyba. I generalnie jak wykonasz któreś z tych, które podniosłeś właśnie tych ostatnich, to będziesz mógł podnieść kolejną, czyli one są nielimitowane. Ale one też dają najmniej właśnie jasnego pyłu i najmniej punktów doświadczenia. A je się kupuje po prostu za ten migot. Za migot. Widzę. Ale migot no to nie jest problem, nie? Jak gdyby migot się zawsze bardzo szybko zdobywa, więc tym się nie musisz przejmować. I widzę, że masz już za rangę dostępny engram z Gambitu. Taka zielona ikonka pulsująca w prawym górnym rogu. Tak, no wziąłem. Dobra. I engram chyba w tej maszynie coś tu się robiło, nie? Nie ma tej maszyny? Gdzieś tu była taka maszyna. Mówisz o engramach umbralnych. To ty w sumie tak nie aż tak strasznie dawno temu grałeś, powiem ci, bo kiedy były, kurde, maszyny umbralne? To był taki system, który Bungie wprowadziło, że
wypadały ci co jakiś czas takie brudne engramy i mogłeś włożyć je do maszyny i je sfokusować, to znaczy określić, jaki typ przedmiotu, o mniej więcej jakich statystykach może ci z niego wypaść, nie? Tylko, że no tak, coś takiego było. To chyba a czemu to wycofali teraz, tak? To nadal istnieje, jest teraz na okopie, ale chyba nie szczególnie się przyjęło i wydaje mi się, że dlatego wprowadzili ten crafting. Ja sam z tych embralnych engramów nie korzystałem, umbralnych engramów nie korzystałem za bardzo. Na papierze fajny koncept, ale nie chciało się z tego korzystać. Dobra, poczekaj, tylko muszę się pozbyć tego samouczka, bo... Dobra, jasne. Wybierz kategorię triumf, wzorce i katalizatory. Coś ci powiem. Mów mi, włóczęga. Dobra. Pan Kijas, dziękuję ślicznie za rajdzika. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry, dzień dobry. My dzisiaj, słuchajcie, mamy streamka z Destiny 2. Miniówę wprowadzam w świat gry. Przekazuję mu jakieś takie podstawowe wiadomości, żeby mógł się w gierce odnaleźć. Także dzisiaj taki kontencik. A aktualnie jedziemy z Gambitem, bo już porobiliśmy trochę misji fabularnych z kampanii, a teraz próbujemy... Musimy odblokować Europę jako planeta, jako że Mini jest nowym graczem, to musi nabić ileś tam expa, żeby w ogóle Europę móc odblokować. No, także dzień dobry. Dobra, jak tam będziesz ready, to właściwie możesz odpalać znowu, nie? Dobra. A wy co tam fajnego dzisiaj robiliście, moi drodzy? Patrzę tylko, co mogę pozmieniać jeszcze. Nie wiedziałeś, że jeszcze żyje? To jest przerażające, jak często to słyszę, nie? To jest po prostu przerażające. Kumam o człowieku zapomnieć, ale być zaskoczonym, że żyje? Come on! Psychę ci niszczyli, co mogę... W czym ci psychę niszczyli? W ogóle Kija zgrałem w Fazmofobię w końcu. Magnus miał ostatnią urodziny kanału, robił właśnie streamka całodziennego i mnie zaprosił do Fazmofobii. Miałem okazję spróbować. Ale powiem ci tak, fajnie mi się grało, fajna gierka, ale wydaje mi się, że 100 razy lepiej bym się bawił w gronie ludzi, którzy nie mieli z tą grą wcześniej żadnej styczności, nie? A tam większość już miała jakieś obycie, oni tam wszyscy powyżej setnego levela mieli. No, jak będziesz wykonywał sobie te zlecenia, to nie musisz jak gdyby po ich ukończeniu wracać nigdzie na mapę, tylko wchodzisz sobie właśnie w zakładkę zadania, po prawej masz tą kolumnę ze zleceniami i będziesz widział taką pomarańczową ikonkę z wykrzyknikiem. Klikasz je sobie i automatycznie ci przyznaje nagrody. Dobrze. Zdolność słoneczna, czyli muszę używać tych zdolności słonecznych, tak? To mam w procentach, żeby ukończyć zadanie. Tak, to musiałbyś sobie teraz zmienić klasę. Zmienić klasę właśnie, na podklasę właściwie na solarną. W sumie to nawet dobrze, bo zobaczysz sobie, jakie są inne umiejętności. Przy czym jak widzisz, jak sobie wchodzisz teraz właśnie we właściwości klasy solarnej, to ona jest zupełnie inaczej zaprojektowana wizualnie. To dlatego, że że jak był w zeszłym roku dodatek Beyond Light, to oni wprowadzili w ogóle nowy element, czyli stazę. Ona jest... Ja nie wiem, czy ty masz ją w ogóle teraz dostępną, skoro nie grałeś kampanii. Być może nie masz, chyba nie masz. W każdym razie to jest taki element mroźny, którego wcześniej w grze nie było. I wcześniej właśnie wszystkie trzy standardowe klasy miały ten taki styl wizualny właśnie jak ta solarna.
a teraz tego Voida zupgrade'owali i ten Void wygląda trochę jak właśnie wygląda ta nowa podklasa Stazy, nie? Widzę, tutaj nakliknąłem, jest Staza. Nie, ja tego nie mogę używać. Ojejku, Folej, dziękuję ślicznie za dzirki. Dziękuję, dziękuję bardzo, miło mi. No, to musiałbyś pewnie porobić progres w kampanii z Beyond Light'a, żeby sobie to odblokować. No, ale w sumie jak ci się będzie chciało, to kiedyś tam warto to zrobić, bo fajnie to mieć. Pologanda, dzięki również za chillka. Co to za chillowanie? Dobra, dobra, dobra. Sprawdźmy, na czym stoimy. Kombinat na polu walki. No, powiem ci, że Gambit generalnie jest takim trybem w grze bardzo... bardzo dzielącym społeczność, jeśli chodzi o podejście właśnie do niego. Są ludzie, którzy grają głównie Gambit, są ludzie, którzy go szczerze nienawidzą. A ty należysz do? Ja go lubię w małych dawkach. W sensie takie 2-3 meczyki tygodniowo i tyle, dobra, nie? Te odłamki nie mogą zbyt długo leżeć na ziemi, bo po jakimś czasie zaczynają migać i znikać, więc to trzeba pilnować. I chyba w końcu naprawili bugi z podnoszeniem tych mołtów. Kiedyś było tak, że jak tylko one upadły na ziemię, to przez chwilę były właściwie nie do podniesienia. A teraz wydaje mi się, że już jest to w końcu naprawione. Teraz musimy to wygrać. Ja mam 15, żeby idę odnieść. Wysłano dużego blokera. Widzę, że nas obstawili mobami. Na polu walki pojawił się priorytetowy cel. Dopadnij go i... Wysyłam średniego blokera! No i oni teraz mają 3 moby u siebie, nie? Więc siłą rzeczy, zanim zabiję 2 z nich, to zdążymy im trochę tych odłamków fajnie wykrać. Przednia wie, że jesteś taka dobra? Powinnaś być ich szefem! A jeść, co tu jest! Uważajcie! Masz go gdzieś tam? Co? Nie. Coś we mnie leje. To chyba nie on? Jest on. Jest przy mnie. Kaja zaraz zginę. Kurde, mam wrażenie, że oni teraz bardzo szybko padają. Ci najeźdźcy. Kiedyś byli dużo mocniejsi, w sensie mieli normalną, wiesz, tarczę, pasek życia, ale mieli też takiego overshielda właśnie. Ale mimo tego nawet wydaje mi się, że byli dużo trudniejsi do obicia. A teraz właściwie typowi sprzedaje 2 strzały w głowę z łuku. Tego nie ma. Thank you.
No nie, no zabrał mi wszystko. Dobra. A ja już coś skoczył. W sumie jak gdzieś tam widzisz właśnie, że jest portal otwarty i nikt nie skakuje, to możesz się śmiało przejść, żeby sobie zobaczyć, jak to wygląda. To polowanie właśnie na gamitach jest całkiem fajne. Dobra, mamy najazd. Ja mam 15 okruchów, lecę do was. Leżę. O kurczę, szybko. Powiem ci, że właśnie... 99 miałem. Chodźcie, zabijemy się w rycerze. Jakieś małe czyszczonko. A może nawet wyciągniemy teraz od nich, bo zobacz, my ich teraz zabieramy. 7, 8... Zdążymy czy nie zdążymy? Zabili. Dwóch brakuje. Kurde. No, to masz tam dwa, wracaj, lecimy. Masz dość okruchów, żeby ściągnąć prawdawnego. Rzuć okruchy do banku. Bra, rzucam. Zostałaś prawdawnego. Zabij go, a zwycięstwo będzie twoje. Drużyna przeciwna ma prawdawnego. Szybko, zabijcie swojego! Zajęliśmy na arenie. Ostrożnie. Jest chyba od lewej od spawnu. Tak, widzę go. Strażny pole. Wow, ale mnie ściął. Dobra, leży. Nie wiem, co on na ciebie leciał, nie wiem, że na ulcie nie był odpalony. Kurde, mam wrażenie, że jak bije z łuku, to mi gra przycina. Widzę go. Na mnie. On mi dał. Dobra, tarcza powinna zejść. Skupcie swój ogień! Teraz raczej go damy radę zrobić. Może on nie ulti użyje. Zostanie
kurde, najazd jest. Kończymy, nice. Ładnie. Widzę, że mi kamerka laguje, ale wcześniej tak chyba nie było, nie? Dopiero teraz na Gambicie z jakiegoś powodu. Dobrze myślę. O, widzę number one tutaj. No mówię, w małych dawkach to jest jeszcze okej. Okay. Jestem w stanie. Sprawdzasz sobie, czy tam jakieś fajniejsze brońki ci powypadały, nie? Już zmieniałem wcześniej, wiesz? Właśnie. Dobła. Tylko mam jakiś lepszy pistolet, ale nie wiem, pistoletem jakoś tak nie przekonuje mnie, żeby nim strzelać. Jasne. Jak wiesz, masz jakąś taką broń, która już ci się naprawdę teraz podoba i chcesz z niej sobie jeszcze dłużej pokorzystać, to pamiętaj, że możesz infuzować, nie? Czyli wkładać jakby mocniejszą broń w tą słabszą. Ej, dobra, chyba rozchodniaczka robimy, nie? Na dzisiaj. Tak, tak, no. Też tak mi się wydaje. Dobra. Nasyciłem to. A, okej, okay, tu mi podskoczył. Dobra, dobra. A, to jest spoko. W ogóle ty niektóre bronie możesz wyciągać z kolekcji. Nie musisz jak gdyby cały czas danej broni trzymać przy sobie, ale niektóre są wyciągalne właśnie z poziomu kolekcji. Sobie klikasz i wchodzisz na górze w kolekcję, w broń, to niektóre z nich możesz sobie wykupić. Przygotuj się na desant. I to są bronie, które już przynajmniej raz gdzieś tam podniosłeś, nie? Przygotuj się na stalinę, siostro, i zanieś okruchy do banku. W ogóle w tej rundce po raz pierwszy chyba będziesz widział Vexów, to jest taka robotyczna rasa. Vex. Znaczy w sumie nie pierwszy, jak to grałeś gdzieś tam wcześniej, to już pewnie ich widziałeś. Widzieć widziałem, ale czy pamiętam, to jest to. A. Zmokują. Ale autentycznie muszę ci powiedzieć, że w Gambicie mam spadki klatek. Sprzęt do wymiany. No ja mam single piece setup, nie? Pewnie na dwóch śmigasz. A, okej, okay. No ta, na dwóch. No ale teraz wiesz, jak masz jakiegoś RTX-a, to nie potrzebujesz dual PC-a. Dobra, one mają jakąś tarczę na sobie i tak ciężko się przez to przebić. No musisz czekać, aż to się obróci, tylko w razie czego, jak to już upadnie, jak to zabijesz... Ja się... O czym taką mówisz? Fioletową dookoła, jakby barierę. Aha, myślałem, że ty mówisz o tych latających. No to fioletowa to jest próżniowa, nie? To musisz bronią próżniową ściągać. A dobra. Czyli one mają to... Dobra, dobra. Łapię. Thank you.
nóż nie zatłukł. Siemo, Pragu, dzień dobry. Coś to jak są te typy z obracającymi się tarczami, to jak on umiera, to on po chwili wybucha, nie? To może się ściągnąć na raz, więc tam trzeba uważać. Wrogowie zbliżają się do bazy. Portal jest gotowy. A ja znowu gadam z wyciszonym mikrofonem. Miałem mówić, że jak są typy z obracającą się taką tarczą, te latające, to jak oni umierają, to po chwili wybuchają, więc tam też trzeba uważać, nie? Bo to ci może ściągnąć na raz. Może tu średni bloker. Nasz sojusznik pada, ale zabiera kogoś ze sobą. Dobra, tu mnie koleś ograł. Normalnie schował się za murkiem i stał z mieczem w trzeciej osobie i widział, że biegnę. Już wiem co robi. O, to był duży, dość długo to był problem w tych bardziej właśnie kompetytywnych trybach tyglu. I oni to mieli jakoś rozwiązać, ale w sumie nie wiem. Czaty, jest z tym coś zrobione? No jak widać to w sumie nie. Dobra, mamy napastnika. Ale nie od mojej strony, tylko od drugiej. Ale mnie zbił. Oberwał, ale żyje. Najeźdź zapadł! Dobra. Wrogi najeźdź zapadł! Hej, przynajmniej próbowali, nie winni. Z jednej strony jest ten portal, nie? Który cię przenosi na drugą stronę mapy. Tak, chociaż ja o tym osobiście zawsze zapominam. Praktycznie nigdy z tego nie korzystam. Masz kurde, mam 15 przy sobie, a mam cały czas te ścinki, się boję tam podchodzić. Na czacie, że w tym nowym gambicie to po śmierci nie dropisz wszystkich odłamków, tylko połowę. Ja chyba cały czas wszystkie dropię. Może miałeś 7. Nie, no z 7 raz zginąłem. A, to ciekawe. Tylko, że ja tracę wszystkie, ale je można podnieść ze mnie. Nie wiem, czy tak zawsze było. Nie, chyba nie, chyba od razu znikały. Mamy pradawnego, mamy. Aha. Widziałem. I najazd? Najeźdźcie na arenie! Ostrożnie!
tu gdzieś? Właśnie nie, ta jest przed nami. Drogi na jeść no. Paz, dobra. Dawny już ma dosyć. Zlikwidujcie go! Dobra, można bić podobnego. Kończą zaraz. Zrobiłem swojego. Zabiłem jednego, drugi zginął. Musimy jeszcze. To nie, teraz najazd. Mówitego? Jest już przy mnie, dobra, nie na jednym widoku na ulicie. Kurde, zamęda. Jest na tobie praktycznie, jak nice. No, jest porówno. Mamy szansę go zabić, kurde, w tej fali. Jeszcze bym heavy łaskawie dorwał, byłoby super. Dobra, teraz się zebrałem. Dobra, lecimy go. Dawaj! Ach, nie! Ajajajajaj! No bliżutko było. No i po prostu granie takich meczyków też ci daje expa do tej przepustki sezonowej, nie? Tam widziałem, że już masz chyba końcówkę drugiego levelu, więc możesz sobie nawet jakieś tam nagrody zobaczyć. Dobra, i granie tego Gambita też mi odblokowuje tą planetę, na którą musimy lecieć? Tak, no bo to jest exp po prostu, to nie? To ogólnie exp, tak? Bounty, dobra, te dobra. Zlecenia, które brałeś wcześniej, też jak gdyby dają ci expa. Więc możesz sobie nawet zobaczyć teraz na mapie, czy już masz tą Europę odblokowaną, a jeśli nie, to jeszcze ile ci brakuje. No, jeszcze jeden Gambit i no dosłownie ma ile? A, faktycznie. 9000, no. Także spoko. Zadania, w sumie zadania mogę odebrać. A, no to już pewnie będziesz miał. I teraz pewnie będę miał, nie? Czekaj. Tak, no, o i czyli na kolejnym możemy już tam lecieć. Dobra, no to będziemy dalej kampanię potem łupać. Chyba, no, spoko, że chcesz coś tam innego popróbować, nie? To oczywiście jak najbardziej możemy też... Wiesz, możemy pomieszać trochę, nie? Mm-hmm. Wiesz, zrobić trochę kampanii i później na Tygiel pójść czy coś takiego. Tak mi się wydaje. Znaczy Tygiel na pewno będzie ci lepiej robić, jak już będziesz miał jakieś takie bronie, z którymi się będziesz czuł pewnie, nie? Bronie, którymi ci się po prostu dobrze strzela. Dobra, spoczko. A powiedz mi, kliknij jeszcze tylko wieczność, bo ja bym chciał wiedzieć, czy ty masz jak gdyby wieczność. Na prawo od wieży. Taka ciemna kulka. No mam. I masz tam jak gdyby dostępne rzeczy? W sensie jak najeżdżasz? Możesz, dobra, okej. Okay, tak, mogę wybrać, no. Nie, czekaj. Po lewej stronie, nie. Tej po lewej nie mogę kliknąć, bo jest, wymaga pakietu na 300-lecie Bungie. Okej, okay, dobra. Czyli nie masz pakietu, ale to możemy ci załatwić, ale w razie czego możemy zrobić wyzwania wieczności. To jest akurat taki... To jest część celebracji 30 urodzin Bungie, ale tam też są fajne aktywności. Dobra. No spoczko, okay. Dobra, powiedz mi, po tym pierwszym dniu, czy masz jakieś przemyślenia, czy jak gdyby mam ci przygotować coś konkretnego na nasze kolejne spotkanie, czy tak na spotkanie? Nie, ja
Wiesz co, na spontanie, wolę na spontanie, nie trzymać się żadnego planu, ale na pewno muszę się przespać z tymi wszystkimi informacjami, bo jest tyle tego. Ja myślałem, że w Lost Arku jest dużo, ale no tutaj jest podobnie, naprawdę. No to giera jest... Trzeba na tą giereczkę, no trzeba poświęcić sporo czasu też, żeby się nauczyć przede wszystkim, a później to już z górki na pewno. No właśnie dużym problemem Destiny jest to, że to jest gra, która ma mnóstwo jak gdyby takich niuansów kontentu i tak dalej, ale o to nie jest zbyt dobrze opisane w tej grze. Ja zupełnie szczerze, gdybym włączył Destiny, był świeżym graczem i nie korzystał z porad w necie, ani nie miał ludzi, którzy by mnie poprowadzili, to ja bym nie wiedział, co tu ze sobą zrobić. Także... Byś wyłączył grę, bo za dużo jest informacji. Tak, oni już kilka razy mieli podejście, żeby zmieniać samouczki, jak gdyby robić właśnie jakieś kampanie dla świeżych graczy, ale to działa tak sobie, nie? Więc no siłą rzeczy trzeba się trochę posiłkować, jak gdyby, czy to znajomymi, czy internetem i dopiero wtedy ta gierka się przed nami otwiera. Także mam nadzieję, że te nasze wspólne spotkania to i tobie, jak gdyby, umożliwią jakieś takie wgryzienie się w Destiny i być może twojemu czatkowi również, do czego oczywiście zachęcam, bo warto powiedzieć, Destiny 2 w wersji podstawowej jest free to play. Każdy może sobie ściągnąć na dowolną platformę i sobie pograć. A nie było dotychczas? Kiedy to się zmieniło? Jest już ze 3 lata, nie wiem w sumie lata, ile. Dobra. No, bo wiem, że kiedyś nie było właśnie. No, na początku nie. A potem po prostu, wiesz, wzięli content ze starych dodatków i wrzucili to właśnie dla free to playowców. No dobra. Dobra, to kończymy na dziękuję dzisiaj. Dziękuję ślicznie, tak. Spoko. I słyszymy się w sobotę, tak? 26, a jaki to jest dzień tygodnia, to nie mam pojęcia. 26 to jest to sobota, tak. Dobra, to daj mi tylko jeszcze znać, jaka godzina ci będzie pasować, bo weekendy to nie musimy o 19, możemy też wcześniej, jak chcesz, nie? Okej, spoczko. Dobra, no to dzięki za dzisiaj. To dziękuję ślicznie, no trzymajcie się, trzymaj się czatek, trzymaj się, hej. Dobra, wyszedłem. Ja nigdy nie mam pewności. Dobra, moi drodzy, co? Mi się podobało. Fajnie było, jak gdyby nową osobę, która czuć, że jest zaangażowana i że faktycznie słucha i się interesuje tym, co się w gierce dzieje, wprowadzać w Destiny. No i tak jak mówię, no to jest giera naprawdę fenomenalna moim zdaniem. Ja Destiny uwielbiam, to jest... Żeby powiedzieć, jak ważna jest to dla mnie gra, to jest jedyna gra sieciowa, w jaką gram, i jedyna gra pecetowa, w jaką gram. Ja tak naprawdę głównie gram w singlówki na konsoli, a Destiny tak bardzo mnie do siebie przyciąga, że właśnie i zmieniłem platformę, i w ogóle tryb rozgrywki, nie? I jestem już z tym Destiny od lat, także ja nie jestem ekspertem. To jeśli ktoś tutaj dzisiaj od miniówy może był, żeby zobaczyć drugą perspektywę. Ja nie jestem ekspertem, jestem po prostu kimś, kto był z Destiny od dawna. Ekspertów to my mamy na czacie na szczęście i możemy się ich wiedzą wspierać. No. Dobra, moi drodzy, ja sobie muszę... Powiedziałbym, że odpocząć po wczorajszym graniu, ale prawda jest taka, że pewnie chwilę odpocznę, jeszcze wrócę sobie jakąś misyjkę zrobić z nowego dodatku, co by progres powolutku pchać do przodu. Ale jak gdyby z wami się już żegnam, żebym sobie chociaż troszkę mógł przestać gadać do mikrofonu. No tak, Lura, jest jeszcze Minecraft, ale do niego to mam doskoki rzadko i krótkie, jak można było zauważyć ostatnio. Chociaż no na pewno do Minecrafta jeszcze też kiedyś wrócimy, nie? No. Dobra, to jeszcze raz, dzięki bardzo za obecność w dniu dzisiejszym, fajnie, że byliście, podsuwaliście sugestie, rady, prostowaliście moje pomyłki i tak dalej, jakby ja bym się totalnie pewnie tutaj postresował, gdybym nie miał wsparcia właśnie w takim zakresie i gdybym nie mógł się was o coś co jakiś czas zapytać, przekazując mini tę wiedzę. No, to tyle. Jak gdyby zachęcam do grania w Destiny 2, jeśli jeszcze tego nie robicie, bo gierka jest naprawdę bardzo fajna i tak jak mówiłem wcześniej, można sobie ściągnąć po prostu free-to-playa i w niego pograć. Free-to-play, co prawda uważam, że kampanię ma mało atrakcyjną, natomiast daje bardzo przekrojowo dostęp do wszystkich możliwości gry, nie? Jak gdyby wszystkiego po troszku gdzieś tam sobie liźniecie, ugryziecie. No, dobra, to ja znikam jeszcze raz. Dzięki za uwagę. Chyba Magda teraz streamuje, więc ja bym was przerzucił od razu do Magdy, tylko muszę się upewnić, że faktycznie tak jest. Maxon, wiem, że miała się dzisiaj odpalać.
Ta, Magducha normalnie streamuje jeszcze. To lecicie do Magduchy, pozdrówcie ją ode mnie. A my się widzimy, nie wiem kiedy, ale prawdopodobnie jutro albo pojutrze. Także buziaczki z mojej strony. Dobrego wieczorku wam życzę. Pa, 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 pa.